Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Nowe pytanie pani Sary, tak, będzie nagrywane. No tak, zdecydowanie to jest kluczowy punkt, który zawsze się powtarza, więc zapewniamy wszystko pod kontrolą. Witamy serdecznie na naszym webinarium dotyczącym Krajowego Systemu E-Faktur. W dniu dzisiejszym przeprowadzimy je sobie w nieco nowej formie, w formie bardzo, bardzo mocno praktycznej. Tak jak poprzednie nasze webinaria były już nastawione na praktykę, tak to będzie praktyką do kwadratu, powiedzmy w ten sposób. Ja nazywam się Karol Sitek, wraz ze mną z naszego zespołu Andersen jest Tomek, Andersen Tax & Legal jest Tomek Dereszewski, z którym razem wspieramy naszych klientów w zakresie Krajowego Systemu E-Faktur. Na linii mamy też jednego z naszych partnerów technologicznych, firmę Renas Automatics, której panowie Bartosz Kochanowski i Marcin Kreczko razem z nami poprowadzą dzisiejsze spotkanie i w drugiej jego części, czyli w części technologicznej, udowodnią Państwu, że da się w ciągu 30 dni wdrożyć KSeF w organizacji. Taką dzisiaj stawiamy tezę i będziemy ją udowadniać. Tak jak wspomniałem, spotkanie będzie podzielone na dwie części. Informuję o tym już na wstępie. Na początku skupimy się na części tej prawno-podatkowej i proceduralnej. Tutaj my z Tomkiem Państwu przekażemy, w przeciwieństwie trochę do naszych poprzednich webinariów, gdzie skupialiśmy się na tym, żeby cała historia kręciła się dookoła tego, w jaki sposób jest KSeF skonstruowany. Tym razem wstęp do tego, czym jest KSeF, zajmie troszkę mniej czasu, a znacznie więcej czasu zajmą nasze praktyczne doświadczenia i spostrzeżenia z projektów wdrożeniowych, podczas których opowiem, jak to działa, jak się z tym mierzyć. A potem, także proszę po naszej części absolutnie zostać, bo będzie bardzo, bardzo istotna rzecz, a mianowicie część technologiczna i właśnie koncept tego, jak 30 dni zrobić sobie w organizacji KSeF. To jest bardzo istotne. Nasza część proceduralna będzie, zgodnie z agendą, którą już Państwo tam dostaliście wcześniej, podzielona na jakby trzy bloki. Pierwszy blok to będzie przypomnienie, czym jest KSeF, tak na szybko. Potem w drugiej części skupimy się na najnowszych rozporządzeniach, które niedawno zaserwowało nam Ministerstwo Finansów. I kilka rzeczy tam się nowych pojawiło, więc o nich też trochę opowiemy. A na koniec ta część najbardziej treściwa to są kwestie, które w trakcie naszych projektów wdrożeniowych powtarzają się u naszych klientów lub nawet jeżeli się niektóre z nich powtarzają troszeczkę rzadziej, to są interesujące i mogą być zaskoczeniem, że KSeF stawia tu przed nami wyzwania. Także myślę, że możemy zaczynać. Słowem wstępu jeszcze, takim krótkim. My jako Andersen Tax & Legal jesteśmy spółką doradztwa podatkowego oraz doradztwa prawnego, która rozrasta się bardzo dynamicznie na całym świecie. To taka odrobina autoreklamy na wstępie, żebyście Państwo wiedzieli, z kim macie z naszej strony do czynienia. Poza samym doradztwem w zakresie KSeF mamy też szereg różnych innych usług związanych z doradztwem prawnym, doradztwem podatkowym, kwestiami bezpieczeństwa danych osobowych, compliance'u, cen transferowych, księgowości, outsourcingu i tak dalej. Czyli poza samym KSeF-em działamy w wielu różnych obszarach i jesteśmy obecni już w kilku miastach w Polsce. W związku z tym jesteśmy dość dużym, myślę, podmiotem w tym zakresie. I Tomku, oddaję Ci głos na początek naszego spotkania. Tylko powiem jeszcze, będziemy naszą część proceduralną robili w standardowej koncepcji, to znaczy z Tomkiem będziemy wymieniać się głosem, tak żebyście mieli Państwo mogli trochę naszych spostrzeżeń z obu stron posłuchać. Dziękuję. No, szanowni Państwo, jeżeli mamy w Polsce osoby z pionów księgowości, podatków, które jeszcze nie słyszały o KSeF-ie, to tak naprawdę ta część to będzie takie szybkie podsumowanie, czym tak naprawdę KSeF jest, no bo też z naszej strony widzimy, że część podmiotów już z tym tematem wystartowała, działa, wdrożenia trwają, ale sporo tak naprawdę jest podmiotów, które do tego tematu dopiero siada i też widzimy, że na przełomie roku najprawdopodobniej, tak gdzie tak po Państwa stronie będą te kwestie budżetowania i przemyślenia sobie tych projektów, to jest ten czas, kiedy będą Państwo podejmowali decyzje o wdrożeniach. Część z Państwa też zadaje często pytania odnośnie tego, czy KSeF będzie przesunięty, o tym też chwilę porozmawiamy sobie.
bo tutaj też różne rzeczy się dzieją. No i tak naprawdę dalej będziemy wchodzili po tej krótkiej części wstępnej dotyczącej właśnie zasad działania KSeF-u w te kwestie związane z nową legislacją i praktycznymi aspektami związanymi z KSeF. Jak Państwo dobrze wiedzą, na chwilę obecną 1 lipca 2024 to jest ta data graniczna, od kiedy my jako przedsiębiorcy będziemy zobowiązani do wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej za pomocą KSeF-u. Do tej pory mieliśmy sporo, jeżeli chodzi o zmiany w ustawodawstwie, dokładnie ustawach podatkowych, ustawa VAT-owska podlegała nowelizacji. Natomiast co tak naprawdę było zagadnieniem, które należało rozwinąć, to były przepisy uszczegóławiające. I tutaj do tej pory czekaliśmy na rozporządzenia, które miały konkretne zagadnienia związane z wdrożeniem KSeF-u adresować, tak naprawdę te rozporządzenia zaczynają się pojawiać, więc tak naprawdę wszystko wskazuje, że idziemy w tym kierunku, że 1 lipca 2024 będzie funkcjonował, natomiast no, czas pokaże, jak to będzie wyglądało, no, my się raczej nastawiamy na to, że przepisy w tej dacie związane z e-fakturowaniem jak najbardziej będą nas obowiązywały. I co najistotniejsze tak naprawdę, to zwracamy Państwa uwagę, że jeżeli chodzi o wdrożenie KSeF-u przez Ministerstwo Finansów i wprowadzenie tego do naszego ustawodawstwa, to nie jest nasze lokalne, powiedziałbym, widzimisię, ponieważ to jest trend bardziej europejski i globalny, jeżeli chodzi o przejście na e-fakturowanie. I Polska, żeby wdrożyć to e-fakturowanie, dostała zgodę komisji, z której tak naprawdę zgody musi się w cudzysłowie rozliczyć, czyli do końca 2026 roku my musimy przedstawić, jakie są skutki wdrożenia tego KSeF-u. Czy z jednej strony ten efekt związany z uszczelnianiem systemu podatkowego zadziałał, no i druga kwestia, brak nadmiernego obciążenia podatników obowiązkami administracyjnymi i kosztami. No, ten drugi punkt to myślę, że możemy sobie odpowiedzieć sami, Państwo chyba dobrze wiedzą, jak to wygląda przebudowanie procesów w organizacji, więc ten brak obciążeń podatników raczej nie, więc pytanie, na ile nasze Ministerstwo Finansów będzie w stanie do końca 2026 roku wykazać pozytywny efekt wdrożenia KSeF-u w ramach uszczelnienia systemu podatkowego i to chyba tak naprawdę będzie najistotniejszy element, więc też proszę zwrócić uwagę, że mamy lipiec 2024, a do końca 2026 my musimy zrobić raport i przedstawić skutki tego wszystkiego. Czyli tak naprawdę po stronie Ministerstwa Finansów mamy okres, muszą występować przynajmniej jeden lub kilka pełnych okresów rozliczeniowych. No VAT-owsko są to co prawda miesiące, ale na przestrzeni roku z reguły pokazuje się te dane rok do roku, jak to wygląda, żeby móc wykazać wpływ i skutek zmian regulacyjnych. Więc pytanie, czy KSeF wejdzie, raczej powinniśmy je zadawać w kontekście kiedy wejdzie, a nie czy. Bo tylko i wyłącznie naszym zdaniem w tym zakresie my możemy mówić o KSeF-ie i o zmianach przepisów w tym obszarze, jeżeli chodzi o wdrożenie tego e-fakturowania w Polsce. Co też najważniejsze z Państwa perspektywy, to powtarzane już wielokrotnie, więc tylko szybkie podsumowanie. KSeF to tak naprawdę będzie chmura, to będzie baza danych, za pośrednictwem której my będziemy sobie przesyłać faktury. Natomiast po naszej stronie, jako podatników, będzie obowiązek przygotowania i wystawienia tych danych w formie plików XML, które zawierają prawie 400 pól. Oczywiście nie wszystkie będziemy wypełniać, bo to wszystko zależy od naszej działalności, sposobu funkcjonowania, typu biznesu i tak dalej. O tym sobie powiemy też później, bo to też jest dosyć ciekawe zagadnienie w praktyce. Natomiast faktem jest, że odpowiednie dane w odpowiednim formacie my musimy przekazywać do KSeF-u, żeby te faktury były w naszym imieniu wystawiane. Czyli my nie stajemy się wystawcą faktur, my stajemy się dostarczycielem danych. I ważne jest, żeby te dane były odpowiedniej jakości, bo inaczej możemy mieć problem z walidacją, a więc faktury nie będą się wystawiały. Druga kwestia, kwestia generowania faktur, czyli jak będziemy to robić, bo wiemy, że mamy dostarczać dane, natomiast na chwilę obecną mamy dwie możliwości, albo bezpłatną bramkę Ministerstwa Finansów, gdzie każdy podatnik może zalogować się i za pośrednictwem tej bramki odbierać faktury, wystawiać faktury, natomiast no, w przypadku podmiotów większych trzeba mieć z tyłu głowy, że to jest raczej rozwiązanie dla małych podmiotów, bo jest to czasochłonne, w żaden sposób niezautomatyzowane, nie wspiera tak naprawdę pracy, więc przy podmiotach większych no, pozostaje nam druga opcja, czyli korzystanie z narzędzi, które za pośrednictwem API będą łączyły się z chmurą Ministerstwa Finansów i w naszym imieniu będą wysyłać i odbierać
te faktury i później tak naprawdę zaciągać, kolokwialnie rzecz ujmując, do systemu finansowo-księgowego, tak żebyśmy mogli później te dane sobie w odpowiedni sposób obrabiać. No i kolejną kwestią istotną jest oczywiście dostęp, no bo wiemy co, wiemy w jaki sposób, ale jak tak naprawdę dostać się do tego narzędzia, czyli mamy tutaj też kwestie po naszej stronie, które musimy sobie odpowiednio zarządzić, czy właśnie mamy dostęp personalny, czy bardziej za pośrednictwem pieczęci NIP, mamy uprawnienia pierwotne, mamy uprawnienia wtórne, te elementy też musimy sobie odpowiednio adresować w naszej organizacji, w szczególności zakresy tak naprawdę dostępów danych, bo KSeF sam w sobie jest prostym narzędziem, więc nie pozwala nam ograniczyć czy zarządzać takimi dostępem danym wewnętrznie. Od tego tak naprawdę jest oprogramowanie finansowo-księgowe lub jakiekolwiek oprogramowanie, za pośrednictwem którego my możemy pewne zakresy danych ograniczać, co często w organizacji na wdrożeniach jest dosyć istotnym elementem, bo nie chcemy, żeby wszyscy widzieli wszystko lub po prostu związane nawet z efektywnością pracy, żeby te elementy w jakiś sposób sensowny tak naprawdę zarządzać. I to, co musimy pamiętać, co tak naprawdę z punktu widzenia procesów dziejących się w organizacji zmienia KSeF i na co musimy się nastawić, co musimy tak naprawdę tutaj zmienić, to jest kwestia wysyłania faktur, ale już w inny sposób, bo proszę pamiętać, że faktura, plik XML, który my przygotowujemy i wystawiamy, de facto to jest płaski plik bez dodatkowych danych załączników. Czyli tak naprawdę to, co praktyka biznesowa pokazuje i tak jak na chwilę obecną my często działamy, to oprócz faktur my tak naprawdę do faktur załączamy szereg danych dokumentów, które są z biznesowego punktu widzenia bardzo istotne. I to te elementy na wdrożeniach oczywiście też musimy sobie odpowiednio zaadresować, żeby tak naprawdę biznesowo te dane wszystkie trafiały do naszych kontrahentów, jakieś zestawienia szczegółowe, co jest przedmiotem transakcji, protokoły pod faktury, jeżeli mówimy o branży, które wymagają tego dla przeprowadzenia rozliczeń między kontrahentami i tak dalej, i tak dalej. Tych elementów jest tak naprawdę dużo i my musimy sobie odpowiednio je zaadresować. Kwestie dalsze, czyli wizualizacja oprogramowania, no tutaj KSeF tak naprawdę no nie wspiera nas zbyt mocno w tym zakresie, natomiast z drugiej strony, gdybyśmy sobie zobaczyli podgląd tego pliku XML, no on nam nic nie mówi, więc kwestie wizualizacji faktury są bardzo istotnym elementem, tak żeby móc jako ludzie pracować na tych interfejsach oprogramowania, żeby móc sobie te dane przetwarzać, odpowiednio tym zarządzać, bo przeglądanie pliku XML no, nie polecam. Mamy dalej kwestie związane z wysyłką międzynarodową faktur, czyli jak Państwo dobrze wiedzą, KSeF obejmują podmioty polskie lub mające w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, ale co w sytuacji, gdy handlujemy międzynarodowo, te faktury musimy dostarczyć. Natomiast no, przepis wymaga od nas, żebyśmy je wystawiali za pośrednictwem KSeF-u, czyli tutaj dochodzą znowu kwestie wystawienia danych, przygotowane wygenerowania faktury przez KSeF. Do tego oczywiście w przypadku podmiotów, które nie są uczestnikami KSeF-u, dochodzi nam kwestia nałożenia kodu QR, o tym będziemy mówili też dzisiaj bardziej szczegółowo i dalej wysyłka takiej faktury z kodem QR do podmiotu zagranicznego, czyli też te elementy procesów wysyłkowych musimy sobie odpowiednio zaadresować. Co też ważne, proszę pamiętać, że KSeF, no, jako że to jest tylko i wyłącznie stosunkowo prosta baza danych, no nie wysyła powiadomień do klientów, więc tutaj pod tym kątem też nasze oprogramowanie musimy sobie odpowiednio dostosować, żeby odpytywało bazę danych, czy coś wpłynęło, czy wszystko zostało wysłane, UPO, tego typu rzeczy. Te elementy musimy sobie odpowiednio zaadresować. Co też często, na co zwracam uwagę i często tak naprawdę wychodzi na wdrożeniach, kwestie walidacji danych, bo teraz wystawienie faktury, no, w dużym uproszczeniu mówiąc wprost, jakikolwiek śmietnik my nie wrzucimy na tę fakturę, w jakikolwiek formacie, gdziekolwiek te dane umieścimy pod warunkiem, że to są dane, które są zgodne z wymaganiami związanymi z przepisami fakturowymi, a ponadto damy dużo, dużo więcej danych, to generalnie to jest ok, taka faktura się wystawi, będzie działała, tego PDF-a sobie wydrukujemy, wyślemy do naszego kontrahenta i to będzie funkcjonowało. Natomiast na KSeF-ie będzie to dosyć istotny element, żebyśmy wiedzieli, gdzie i jakie dane możemy wkładać, w jakim formacie, bo błąd w tym zakresie, czyli takie często skopiowanie jeden do jednego pól z systemu finansowo-księgowego do KSeF-u, może się dla nas tak naprawdę skończyć nie przejściem walidacji merytorycznej, a więc tak naprawdę KSeF nie wystawi w naszym imieniu faktury, co no, biznesowo jest dosyć dużym problemem, jeżeli chodzi o naszą działalność. No i najważniejsza kwestia tak naprawdę, proszę pamiętać, że KSeF to jest tylko
i wyłącznie taka duża baza danych, która zbiera nasze faktury zakupowe i sprzedażowe. Czyli tutaj to narzędzie nie ma zbyt wielu funkcjonalności dodatkowych, które w naszej praktyce biznesowej są adresowane przez systemy finansowe, księgowe, przykładowo związane z obróbką tych danych, filtrowaniem tych danych, zarządzaniem tymi danymi. Więc tak naprawdę, jeżeli nasza organizacja jest bardziej skomplikowana, ponad kilka faktur zakupowych, ponad kilka faktur sprzedażowych, no to w tym momencie te elementy dodatkowe, które ułatwiają nam pracę, mogą być dosyć istotne i o tym trzeba pamiętać. Tak, dostałem sygnał, że było mnie źle słychać, teraz powinno być znacznie lepiej, więc jeżeli tak jest, to również serdecznie proszę o informację. Idąc krok dalej, jeszcze jakby zwieńczając trochę to podsumowanie na temat KSeF-u, a przy okazji odpowiadając na jedno pytanie, które pojawiło się w komentarzach, to może zacznę od tego pytania a propos tego, czy KSeF dostarcza nam faktury do podmiotów zagranicznych. Tutaj mamy przedstawiony taki prosty graf, jak to ma działać, prawda? To znaczy KSeF jest tym jakby naszym pośrednikiem, który stoi po środku między firmami polskimi, a w przypadku firm zagranicznych my musimy wystawić fakturę przy użyciu KSeF, ale dostarczyć ją w inny sposób, prawda? To znaczy KSeF sam w sobie zagranicznemu nie dostarczy faktury. My musimy to zrobić, ale tak czy inaczej fakturę dla podmiotu zagranicznego musimy wystawić przy użyciu KSeF. To jest taki trochę, nie chcę używać zwrotu fikołek pod tym kątem, ale trochę tak jest. Ale najważniejszym elementem, który chciałbym, żebyśmy mieli zaadresowany na ten moment, zanim przejdziemy dalej i żeby to na pewno wybrzmiało, jeżeli jeszcze nie jest jasne, to, że po prostu KSeF staje się tym naszym pośrednikiem do zdecydowanej większości procesów fakturowych w ramach naszej organizacji. Co jest tutaj istotne i od razu rzuca się w oko i to jest coś, o czym też rozmawialiśmy sobie w naszych poprzednich jakby webinariach i ogólnie coś, co zawsze budzi zainteresowanie, to jest kwestia B2C. Zgodnie z przepisami, które pojawiły się w KSeF, w ustawie dotyczącej KSeF, B2C jest poza zakresem KSeF-u, to znaczy faktury do osób fizycznych wystawiamy po staremu, tak? Czyli wystawiamy je w formie papierowej, wystawiamy je w formie jakiegoś PDF-a, po staremu, tu się nic nie zmienia. Sam KSeF technicznie daje nam możliwość zaadresowania takiej faktury do niby do osoby fizycznej, bo tam jest opcja wskazania faktury bez numeru NIP odbiorcy, w sensie wskazania odbiorcy samej nazwy i wskazanie, że on nie posiada numeru NIP. To jest coś, co już funkcjonowało w pierwszych jakby iteracjach KSeF-u, ale zgodnie z przepisami tutaj działamy analogowo, nazwijmy to, czyli po staremu. Jeszcze jedna rzecz, która jest, myślę, istotna dosyć w kwestii takiej jakby ogólnego podsumowania KSeF-u. Jeżeli chodzi o ten wątek automatycznego przesyłania sobie dokumentów, czyli że jeżeli ja wystawię fakturę w KSeF, to ona jest udostępniona mojemu odbiorcy, tutaj numer NIP jest takim naszym łącznikiem. To znaczy, jeżeli ja wskazuję numer NIP mojego odbiorcy na fakturze ustrukturyzowanej, to on dostanie do tej swojej, nazwijmy to, skrzyneczki w KSeF-ie, tą fakturę skrzyneczki, w sensie, że po prostu będzie mógł ją sobie pobrać z tego KSeF-u. Z tym też się wiąże parę dodatkowych ciekawostek, ale o tym będziemy mówić chwilkę później. I ostatnia rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę, KSeF działa w trybie na żywo i tak jakby zwłaszcza Państwo, którzy pracują w większych organizacjach, które mają trochę ekspozycję na różne inne kraje, takie jak na przykład Francja, jak na przykład Włochy, jak na przykład Rumunia teraz, jak Niemcy, co prawda Francja i Niemcy dopiero jeszcze pracują nad tym, ale też te rozwiązania e-invoicingowe się pojawią. Tam koncepcja jest taka, że my wystawiamy fakturę do naszego klienta i przy okazji wysyłamy ją też do organów skarbowych, prawda? Czyli nawet jeżeli ja naładuję tam błędów technicznych, nietechnicznych, różnorodnych, to ta faktura i tak dotrze do mojego kontrahenta, tylko organ może mi powiedzieć, słuchaj, źle wystawiłeś fakturę i tam w zależności od tego, jak lokalne przepisy mówią, będzie sankcja, nie będzie sankcja, to już kwestia lokalnych przepisów. W Polsce to działa inaczej, bo jeżeli ja się nie zmeczuję z schemą faktury ustrukturyzowanej w trakcie wystawiania, to KSeF, który przejmuje pałeczkę wystawiacza faktury, mi tej faktury nie wystawi i mój kontrahent tej faktury po prostu fizycznie nie dostanie, prawda? Ja mu będę mógł wystawić jakąś wizualizację, ale jeżeli ta faktura nie będzie wystawiona w KSeF-ie, to też wpadam w sankcję wtedy, prawda? Więc jakby to jest zupełnie inna kwestia niż to, co się dzieje, to niż inny kierunek niż ten, w którym idą inne systemy e-fakturowania w Unii Europejskiej.
Okej, okay, ale tu powiedzmy, że mamy podsumowany moment, wątek tego, czym KSeF w ogóle jest i przejdźmy do tej drugiej części naszego drugiego małego bloku tej partii, a mianowicie rozporządzeń, które się niedawno pojawiły. Okej, okay, jakby słowem też tutaj wstępu do tego działu, powiedzmy, to działa w ten sposób, że mamy ustawę o VAT, która została zaktualizowana w zakresie przepisów o KSeF, ale część rzeczy, które dotyczą tego systemu, będzie nam wynikać dodatkowo z rozporządzeń, prawda? Między innymi jest takie główne rozporządzenie dotyczące korzystania z krajowego systemu e-faktur, jest rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur, teraz pojawia się rozporządzenie w sprawie aktualizacji pliku JPK. W chwili obecnej mamy tylko projekty tych rozporządzeń, one są na etapie konsultacji społecznych, co znaczy, że tam się jeszcze coś może zmienić, ale już teraz pojawiają się jakieś pierwsze i konkretniejsze informacje dotyczące QR kodów, które są dość istotną rzeczą. Pojawił się wątek NIP-ów wewnętrznych, czyli takich wewnętrznych identyfikatorów, które miały być taką protezą do tego, żeby w KSeF-ie można sobie było trochę swój biznes po stronie tej takiej przychodzących albo wychodzących faktur podzielić. Kwestia właśnie tego, jak JPK zmieni się pod kątem po wejściu w życie KSeF-u. Trochę o wyłączeniach i trochę o tym, jak można byłoby podejść do kwestii samofakturowania, która jeszcze niedawno była trochę taką terrą incognitą, teraz już się pojawiają jakieś tam wątki, jakby to można było zaadresować. Niektóre z tych rzeczy nie dotyczą bezpośrednio samego działania KSeF w KSeF-ie, tylko jakby dookoła są dookoła KSeF-u, ale są szalenie istotne i warto o nich wiedzieć. Dlatego szybko idąc przez to, pierwsze rozporządzenie, na które chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, to jest to w sprawie korzystania z krajowego systemu e-faktur. Ono nam przede wszystkim trochę przybliżyło tematykę kodów QR, które do tej pory było tylko wiadomo, że będzie jakieś oznaczenie. Teraz już wiadomo, jakie to będzie oznaczenie, w jakim kształcie, że to będzie kod QR, bo wcześniej to było tylko zapowiedzi ministerstwa i jakie brzegowe warunki musi spełniać taki kod. Ciągle nie ma specyfikacji technicznej, ostatecznej dotyczącej takiego kodu QR, więc na to jeszcze czekamy, ale już wiemy więcej. Pojawiło się trochę informacji dotyczących faktur związanych z rolnikami ryczałtowymi. Pojawiło się trochę kwestii dotyczących trybu offline. Generalnie trochę rzeczy nam się tutaj ujawnia, nowych. Ja z tego rozporządzenia chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwsza z nich to jest taka, że zgodnie z tym rozporządzeniem pojawiają się metody logowania do KSeF, które nie wymagają przede wszystkim NIP-u, a po drugie numeru PESEL. PESEL-u to jest istotne pod tym kątem, że do tej pory w JPK-ach na przykład, jeżeli chcieliśmy UPL-kę złożyć, żeby osoba mogła złożyć deklarację, to ten PESEL był takim trochę must have. W tym momencie się pojawia furtka do tego, żeby osoba fizyczna bez PESEL-u miała dostęp. I tak samo z NIP-em, a propos tego fakturowania, pojawiła się furtka do tego, żeby podmiot, który nie ma polskiego NIP-u, mógł w jakiś sposób się do KSeF-u zalogować. To jest duża zmiana, to jest coś bardzo istotnego, co się nam tutaj pojawia. I pojawia się jeszcze jeden wątek, który moim zdaniem jest dość istotny i który też wpłynie, zwłaszcza na pracę biur księgowych, bo tutaj to może mieć zastosowanie. Brak cesji uprawnień. Jeszcze nie mamy informacji, mówiąc kolokwialnie, co jeżeli ktoś z uprawnieniami zginie, to znaczy czy choinka zginie fizycznie po prostu, czy znika wtedy ta choinka uprawnień, którą on stworzył. Mamy za to informację, że jeżeli znika właśnie z ustawy nam ten punkt czwarty tutaj, prawda? Ten paragraf 2 i punkt 2 są po to, żeby nakreślić jakieś tło, ale znika punkt czwarty. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli ja do tej pory było, zgodnie z pierwszym projektem, miało to działać tak, że jeżeli ja udostępnię na przykład biuru księgowemu jako podmiotowi dostęp do KSeF-u, to wszyscy, którzy tam mają dostęp do tego biura księgowego, jakby do jego konta, mogą sobie działać w KSeF-ie, prawda, w moim imieniu. Teraz to się zmienia, to znaczy muszę wskazywać pojedyncze dostępy, więc te uprawnienia nie są po prostu cedowane. To jest, myślę, istotna zmiana. Tomku. Kwestia QR kodów, bo to jest coś tak naprawdę, na co od dłuższego czasu cały biznes czeka. Z jednej strony o tyle istotny element, że tak naprawdę te QR kody mają być elementem obowiązkowym w sytuacji, gdy w szczególności wystawiamy faktury dla podmiotów zagranicznych. Celem tak naprawdę QR kodu jest potwierdzenie, że ten dokument, który my sobie generujemy z KSeF-u i który wyślemy w trybie takim
starym, powiedziałbym po staremu, czyli mamy, dostarczamy dane do KSeF-u, KSeF wystawia w naszym imieniu fakturę, natomiast podmiot zagraniczny nie jest uczestnikiem KSeF-u, nie ma polskiego NIP-u, nie ma tutaj stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, więc KSeF jako taki nie ma jak dostarczyć tej faktury do naszego kontrahenta, więc w takim wypadku to my jako podatnicy ściągamy w cudzysłowie sobie tę fakturę z KSeF-u, ona musi mieć nadany QR kod i przesyłamy ją w PDF-ie do naszego kontrahenta. Tyle tylko wiedzieliśmy, tak jak Karol wcześniej powiedział, że no ma być jakiś QR kod, który ma być naklejany na fakturę, ale nic ponadto. No i tutaj z jednej strony rozporządzenie zaczyna dawać nam więcej informacji w tym zakresie dotyczące QR kodów, czyli w szczególności będziemy mieli zawarte w takim QR kodzie numery NIP stron transakcji, identyfikatory, certyfikatu, wyróżniki, podpisy, czyli tak naprawdę te wszystkie elementy, które są dla nas istotne z punktu widzenia autentyfikacji, potwierdzenie, że to, co jest wystawione przez podmiot uprawniony, a dwa, tak naprawdę ten QR kod potwierdza to, bo jest wydany, wygenerowany przez podmiot o odpowiednim, powiedzmy, zaufaniu, czyli taką trzecią stronę, która ma weryfikować autentyczność, potwierdzać jakby autentyczność tego podpisu, w cudzysłowie podpisu zaszytego w QR kodzie, czyli tak naprawdę tutaj te elementy zaczynają się pojawiać wymagań stawianych przed QR kodem. Co więcej, taka faktura z QR kodem będzie zawierała, miała zaszyty w sobie KSeF ID, więc to jest też istotny element, o którym musimy pamiętać, a dodatkowo tak naprawdę w sytuacji, gdy faktura będzie wystawiona w trybie offline, będzie zawierało też, bo nie będzie numeru KSeF ID, będzie zawierała informacje offline. I wiemy tak naprawdę więcej, już można by było powiedzieć, niż pierwotnie, natomiast na co zwracam uwagę Państwa, że do tej pory nie ma specyfikacji technicznej, która tak naprawdę z punktu widzenia wdrożeniowców zajmujących się oprogramowaniem, ustawieniem tego wszystkiego, no jest najistotniejszym elementem, czyli wszyscy wiemy, że będzie takie wymaganie, wszyscy do tego się szykujemy, mamy jakiś zarys informacji w tym zakresie, ale nie ma szczegółów. Czyli to jest dosyć istotny element tak naprawdę, bo KSeF zbliża się nieubłaganie z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, a tak naprawdę bardzo istotny element, który będzie dotyczył stosunkowo jednak dużej rzeszy podmiotów działających na polskim rynku, czyli QR kody, nadal nie ma specyfikacji technicznej, która pozwalałaby na budowanie już w tym momencie odpowiednich funkcjonalności, oprogramowania, testowania przede wszystkim tego rozwiązania, więc to jest naprawdę dosyć istotny element, na który chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Niby coś wiemy, ale nadal brakuje tych szczegółów, na które czekamy. Ministerstwo Finansów mówiło, że na dniach będzie to przedstawione. Czas pokaże, jak rozumieć pojęcie na dniach w sytuacji, gdy tak mówi Ministerstwo Finansów. Obstawiam, że jak dobrze pójdzie w tym roku, jeszcze się uda, natomiast no raczej przyszły rok, jeżeli Ministerstwo Finansów się z tym tematem nie wyrobi, natomiast prace generalnie trwają. Dalej kwestie związane z rozporządzeniem, bo tutaj mówiliśmy sobie dużo o tym, że KSeF obejmie większość naszej działalności, większość naszego funkcjonowania w ramach naszej działalności operacyjnej w sytuacji, gdy dokonujemy transakcji B2B. Natomiast samo rozporządzenie wskazuje na pewne wyjątki, kiedy my tak naprawdę nie musimy dokumentować naszej sprzedaży fakturami. I tutaj mamy taki katalog związany właśnie z przejazdami autostradami czy przewoz osób na odległość, czyli mówiąc kolokwialnie bilety różnego typu, no czy usługi takie specyficzne kontroli nadzoru ruchu lotniczego. Tak naprawdę poruszając się w tych obszarach, powiedzmy, że traktujmy sobie taki punkt wyjścia, to tego typu działalność nie jest objęta obowiązkiem wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej, czyli tych faktur KSeF-owskich, czyli to jest na pewno duże uproszczenie z punktu widzenia tych podmiotów, natomiast ten katalog, no, jak Państwo sami widzą, nie jest specjalnie rozbudowany, czyli można przyjąć tak naprawdę odwrotne podejście, że no, jednak większość działalności naszej operacyjnej będzie objęta tym obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF-ie. Natomiast ciekawe rzeczy dzieją się i powiedziałbym taka trochę magia, jak zaczynamy sobie zaglądać w szczegóły tego naszego rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, bo to, co powiedziałem przed chwilą, później jeszcze dalej będę o tym mówił, ale referuję jakby do projektu zmiany w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur, które pewne elementy tak naprawdę dokonuje pewnych modyfikacji w zakresie
danych, jakie mają być na fakturach. Bo jak Państwo dobrze wiedzą, no to przepis ustawy VAT-owskiej określa nam, jakie elementy ma zawierać faktura i to jest jakby podstawowa zasada wynikająca z regulacji ustawy VAT-owskiej. Te dane odpowiednio są adresowane w schemie KSeF-owskiej. Natomiast przepisy rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur wskazują, że jeżeli występują określone sytuacje, określone rodzaje transakcji, no to tak naprawdę te dane na fakturach mogą być mniejsze, zakres danych może być mniejszy. I co ciekawe, zwróciłbym Państwa uwagę, że to rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur, to zmieniające, nie odnosi się w żaden sposób do paragrafu trzeciego, który dotyczy usług zwolnionych, świadczonych przez, no w dużym skrócie, 37-41, czyli branża finansowa. Dosyć ciekawa sprawa, bo proszę zwrócić uwagę, że branża finansowa tak naprawdę do wystawienia dokumentu, który jest uznany za fakturę, potrzebuje węższy zakres danych niż wynikający z ustawy VAT-owskiej, czy może wystawiać w węższym zakresie danych niż wynika to z ustawy VAT-owskiej, no bo mamy tak naprawdę datę wystawienia, numer kolejny, nazwy podmiotów, rodzaj usługi i kwotę. I tutaj taki ciekawy dosyć przykład, no bo w ten sposób dosyć mocno działa branża ubezpieczeniowa, która korzysta na tym w ten sposób, że polisa ubezpieczeniowa, która zawiera te wszystkie elementy, nie wymaga przykładowo wystawienia faktury pod taką transakcję, no bo spełnia te elementy minimalne. I co jest dosyć ciekawe, na chwilę obecną tak naprawdę te przepisy dotyczące, w rozporządzeniu dotyczące wystawienia faktur w żaden sposób nie adresują, że do katalogu tych usług zwolnionych od podatku VAT dla branży finansowej, że ten katalog będzie rozszerzony między innymi o NIP-y. A co też Karol wcześniej Państwu powiedział, tak naprawdę tym łącznikiem do wystawiania i odbierania faktur jest numer NIP-u nasz. Czyli powstaje pytanie, czy tak naprawdę ten zakres danych, który jest wymagany, który ma być wymagany dla branży finansowej celowo jest mniejszy, a więc tak naprawdę to prowadzi nas do takiej tezy, że branża finansowa skorzysta na tym i nie będzie objęta obowiązkiem wystawienia faktur KSeF-owskich w stosunku, tylko i wyłącznie w stosunku do usług zwolnionych, bo też jeżeli mówimy przykładowo o wystawieniu refaktur czy jakichkolwiek innych świadczeń, które nie są zwolnione od podatku VAT na podstawie 37-41 ustawy VAT-owskiej, no to w tym momencie wpadamy w ten reżim KSeF-owski i obowiązek wystawienia faktur ustrukturyzowanych, ale co w sytuacji, gdy mamy tylko i wyłącznie te usługi właśnie finansowe zwolnione? Czy w takim wypadku rzeczywiście celem ustawodawcy jest wyłączenie tej branży, tego typu działalności właśnie z fakturowania za pośrednictwem KSeF-u, czy po prostu zapomniano o tym? I to jest, na to pytanie tak naprawdę myślę, że to jest kwestia, nad którą się trzeba dogłębnie zastanowić, bo z jednej strony ustawiając KSeF w podmiotach z branży finansowej musimy mieć z tyłu głowy, że niezwykle rzadko zdarza się, że tylko i wyłącznie świadczymy usługi zwolnione od podatku VAT, czyli tak naprawdę tylko i wyłącznie będziemy mieli sprzedaż, która mogłaby się kwalifikować w ten obszar, no bo też dochodzą nam często różnego typu refaktury, jakieś inne świadczenia, które już będą wpadały w ten reżim ustawy VAT-owskiej związane z obowiązkiem wystawiania faktury ustrukturyzowanej. Natomiast no tutaj w przypadku, gdybyśmy mieli taką możliwość tylko włącznie wystawiania faktur zwolnionych, bo taki mamy charakter działalności, no to musimy się zastanowić po pierwsze, czy rzeczywiście tak naprawdę taka jest intencja ustawodawcy, żeby wyłączyć z KSeF-u branżę finansową i zdjąć jakby ten ciężar wdrożenia KSeF-u z tych podmiotów, czy jest to po prostu jakiś zapomniany przepis i coś w tym temacie się nie zmieni. Na to pytanie nie jestem w stanie jakby wprost odpowiedzieć, jaka jest intencja ustawodawcy, natomiast zwracam Państwa uwagę, bo to jest na pewno element, który przy branży finansowej szeroko pojętej, czy pośrednictwo finansowe, czy banki, ubezpieczyciele, szeroko pojęte tak naprawdę działalność zwolniona od podatku VAT finansowa, no musi sobie zadać to pytanie na samym początku, na samym starcie, jak my kierunkowo do tego podchodzimy, jaką strategię przyjmujemy, czy my korzystamy z tego projektu rozporządzenia, który daje nam, nie zmienia nam tak naprawdę tych przepisów, a więc daje nam taki wyłom, żeby nie wchodzić w KSeF, czy może jednak podchodzimy do tego, że wszystko tak naprawdę będziemy fakturować, a więc nasze faktury będziemy przepuszczać przez KSeF wszystkie, w szczególności zakres danych, które będziemy pokazywali, będzie większy niż wynika z rozporządzenia, bo możemy. To jest tak naprawdę to minimum, które my musimy mieć na fakturze, żeby było to wystawione zgodne z przepisami. Czy też zakładamy, że tutaj po prostu ustawodawca o tym jakoś zapomniał i ta branża finansowa jednak docelowo trafi pod ten KSeF.
To są elementy tak naprawdę na starcie, nad którymi się trzeba dosyć mocno zastanowić. Kolejne kwestie, właśnie wynikające z tego rozporządzenia, o którym Państwu mówiłem, no to jest kwestia dołożenia jakby obowiązków dla podmiotów zwolnionych od podatku VAT, czy też i mniejszych, typu 113 ustawy VAT-owskiej, czyli zwolnienie do 200 tysięcy złotych, też obowiązku pokazywania na fakturach numerów NIP-ów, czyli tak naprawdę mamy wciągnięcie niejako te podmioty, nawet te, które korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, nie mają też obowiązku rejestracji, to co też jest ważne, bo proszę pamiętać, że gdybym miał tylko i wyłącznie działalność zwolnioną od podatku VAT, nie mam żadnej innej działalności, to przepis mówi, że ja mogę się zarejestrować na VAT, ale nie muszę. Więc tutaj dochodzi nam ten element, że w sytuacji, gdy mam działalność zwolnioną od podatku VAT, też dojdą nam te elementy NIP-ów, a więc tak naprawdę jestem jakby wciągany w cały ten proces e-fakturowania. Natomiast tutaj data jest przesunięta, bo to jest 2025 rok. I kolejna zmiana dosyć ciekawa, która ma wchodzić, może bardziej tak, bo to cały czas mówimy jednak o projekcie, to jest kwestia zmiany zakresu danych, które są wymagane na fakturach w przypadku usług ciągłych, czyli tutaj mówimy szeroko pojęte dostawy mediów. Tutaj ustawodawca doszedł do wniosku, jakby taki ukłon w stronę tych podmiotów, że zakres tych danych na fakturach może nie zawierać w szczególności właśnie miary ilości dostarczanych towarów, zakresu wykonywanych usług, cen jednostkowych, bez kwoty podatku. Te elementy tak naprawdę na fakturze nie muszą być pokazywane, a faktura będzie jak najbardziej zgodna z przepisami. Czyli mamy przepis generalny wynikający nam z ustawy VAT-owskiej, schemy z tym związanej, a z drugiej strony mamy pewne modyfikacje, powiedziałbym natury bardziej branżowej, które my musimy sobie w odpowiedni sposób adresować. Kolejna kwestia, to są kwestie, które wprowadzają nadal ten projekt rozporządzenia, rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF-u, o tym musimy pamiętać, więc tutaj następują delikatne modyfikacje, sposób nadawania, zdejmowania, odbierania uprawnień do korzystania KSeF-u, wzór zawiadomień, co też ważną sprawą jest, projekt rozporządzenia zakłada, że ZAW FA będzie można składać elektronicznie, więc też tutaj tak naprawdę idziemy w tym kierunku, żeby ten przepływ informacji związany z uprawnieniami był szybszy. Mamy też uszczegółowione kwestie związane z uwierzytelnianiem podmiotów korzystających z KSeF, no i dostępy anonimowe. O tym już wcześniej Karol powiedział, o tych dostępach anonimowych też będziemy mówili później, bo to jest w praktyce rozwiązanie, które przekłada się na biznes, powiedziałbym w ten sposób. No i mamy kwestie związane z oznaczaniem faktur wystawianych poza KSeF-em lub w sytuacji właśnie awarii, czyli te elementy dotyczące QR-kodów, bo to już jest wprost jakby nazwane jako QR-kod, wcześniej to nieformalnie jakby funkcjonowało, natomiast teraz już mamy wprost określone, czym jest tak naprawdę ten QR-kod i jak to ma wszystko wyglądać. No i kwestie wymagań technicznych, to już Państwu powiedziałem wcześniej, dotyczących QR-kodów, no tutaj czekamy, czyli tak naprawdę ta wisienka na tarcie, ten element jakby najważniejszy, żeby móc te QR-kody ustawiać i testować, to jest coś, co tak naprawdę jest jeszcze niestety przed nami. I tutaj, jeżeli chodzi o kwestię uprawnień, tylko i wyłącznie napomknę, że rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do KSeF, więc tutaj w tym zakresie tak naprawdę element taki, powiedziałbym, z kategorii uszczegóławiające. Mm-hmm. Kolejne rozporządzenie, kolejny projekt rozporządzenia, który został nam przedstawiony. Tu myślę, że można krótko, bo on jest dość jasno nakierunkowany, prawda? To jest rozporządzenie dotyczące JPK VAT, a mianowicie w związku z tym, że KSeF wchodzi w życie, nie znika nam obowiązek wysyłania JPK-ów do organów podatkowych. To, co się jednak tutaj zmienia, to, że schema zostanie zaktualizowana o kilka dodatkowych pól i o ile jedno z tych pól w sumie nie jest, że dwa w sumie z tych pól nie są niczym nadzwyczajnym, to znaczy niespodziewanym, to znaczy numer KSeF, bo o tym była już wcześniej, gdzieś tam w kuluarach się mówiło, że numer KSeF jednak w JPK-u pewnie się będzie musiał znaleźć i druga rzecz to znacznik skrócenia terminu zwrotu nadwyżki, no bo to kwestia po prostu formalna, że jeżeli zmieniają się nam terminy, to musimy to odzwierciedlić w samym wzorze deklaracji. To jest sprawa dość, myślę, jasna. Co jest natomiast istotne i co jest trochę nowiną, to jest wskazanie obowiązek oznaczania faktur wystawianych w czasie
w trybie offline, w czasie awarii, ale ogólnie w trybie offline, w samej schemie JPK. To jest duża zmiana, ponieważ to jest taka nowinka, która się tutaj pojawiła. Tego pierwotnie miało nie być, ale jednak jest, przynajmniej pojawiło się na etapie projektu. Czyli jeżeli ja wystawiam fakturę w trybie offline, to muszę to oznaczyć. Co również istotne, poza tym off, które jest określeniem, że faktura została wystawiona w trybie offline, które jest pierwszym oznaczeniem, muszę wskazywać też w KSeF-ie takie rzeczy jak BF, w JPK-u takie rzeczy jak BFK. Czyli jeżeli ja wystawiam jakieś faktury po staremu, czyli papierze, elektronicznie i tak dalej, to muszę udzielić organom informacji, że one są, to jest to BFK, prawda? Co dodatkowo komplikuje sprawę w kwestiach różnego rodzaju uproszczeń albo pomysłów, jak tu zrobić, żeby tego KSeF-a trochę obejść, prawda? No tutaj organy nam dają wprost obowiązek wskazywania pewnych rzeczy i musimy powiedzieć, co to jest za faktura. Jeżeli nie określę jakiejś faktury jako BFK i tej faktury nie będzie w naszym JPK-u, no to jest, może być problem. Ale okej, okay, to był wstęp do... Och, mi się chyba... Coś raz szczekało na dole, przepraszam. Party w tle. Tak, dokładnie. Tak KSeF działa niestety na różne stworzenia. Dla ludzi działa nerwami, na pieski działa tak, że chcą się przed nim bronić. Ale okej, okay. Byliśmy na etapie tego, jak wyglądają rozporządzenia, a teraz możemy przejść krok dalej, czyli do właściwie takiego dużego punktu naszego dzisiejszego spotkania, mianowicie tego, z czym my się spotkaliśmy na wdrożeniach. To już nie są kwestie jakieś teoretyczne albo merytoryka taka ogólna, to są już kwestie, gdzie rzeczywiście mieliśmy takie przypadki i tu przechodzimy sobie przez rzeczy, które nam się tam w jakiejś formie pojawiły. Przede wszystkim, może nie największym, ale jednym z większych kwestii, która pojawiła się u naszych klientów, to jest to, że nagle my musimy wszystkie adnotacje przeanalizować, które pojawiły się w KSeF-ie, bo do tej pory była prosta piłka. Wystawialiśmy sobie fakturę i było ok. A dodatkowo, jak tam czasem był split payment, a w ogóle czasem nawet nie byliśmy pewni, czy ten split payment jest, czy nie, to wpisaliśmy split payment na każdej fakturze i puściliśmy sobie to do fakturowania i względnie było ok, prawda? No to teraz tam się trochę zmienia sprawa, bo teraz musimy albo udzielić informację pozytywną, typu jest metoda kasowa, jest mechanizm podzielonej płatności, jest reverse charge, jest usługa zwolniona, albo udzielić informacji negatywnej, takiego rodzaju transakcja, ta transakcja nie jest tego typu transakcją. To jest szczególnie istotne w przypadku tak mojego doświadczenia, które ostatnimi tygodniami, miesiącami mieliśmy, szczególnie istotne w kwestii właśnie split paymentu, reverse charge i usług zwolnionych. Pozostałe też, ale te trzy zwróciły moją szczególną uwagę. Zwłaszcza kwestia tego, że część klientów nadprogramowo wskazywała właśnie split payment na fakturach, bo po prostu dodatkowy element i się broniła, że no, daje taką informację i już. I się nie zastanawiam, czy faktura jest czy muszę ją oznaczać split paymentem, czy nie. No to teraz trochę jest trudniej, no bo teraz jakby mamy opcję udzielić informacji negatywnej, więc już trochę się nie zasłonimy tym, że to jest nadprogramowa informacja. Po prostu teraz dajemy informację w tą albo w drugą stronę. A druga rzecz to jest kwestia usług zwolnionych. Zdarzało się i zdarza się i często mi się to pojawiało już nawet zanim jeszcze zaczął się proces KSeF-owski, na to, że usługi zwolnione, że wskazujemy zwolnienie na fakturze, ale czasem nie wskazujemy jego podstawy albo wskazujemy je jakąś tak dość ogólnie, typu zwolnienie, bo usługa finansowa, prawda? No to teraz mamy troszeczkę gorzej, no bo teraz poza tym, że musimy wskazać, że dana faktura jest na zwolnieniu, czy tam dana linia jest na zwolnieniu, to jeszcze musimy wskazać podstawę tego zwolnienia w podziale albo krajowe, albo unijne, albo jakieś inne. Więc trochę staje się, to może się stać trochę problematyczne pod tym kątem, że trzeba będzie po prostu takie informacje badać, czy to po kodach podatkowych w ramach ERPA, czy nie. No tutaj najczęstszym rozwiązaniem jest po prostu badanie po kodach, w sensie splitów i odwrotnych obciążeń, badanie po kodach podatkowych i robienie stosownych logik. Przy usługach zwolnionych zdarzały się i sytuacje, gdzie trzeba było po prostu jakąś wymyślić nową matrycę tego, jak to rozpoznawać, bo do tej pory pisaliśmy ze dwóch i się nie przejmowaliśmy. Tak? Teraz organ zobaczy. Po pierwsze, ta faktura nie przejdzie weryfikacji technicznej, jeżeli dam fakturę na ZW, a nie wskaże podstawy zwolnienia, więc to jest duża zmiana, prawda? Druga rzecz, która też jest dość istotna, a właściwie jest czymś, o czym sobie już wcześniej też rozmawialiśmy, to jest kwestia zagranicznych kontrahentów, którzy się pojawiają nam w KSeF, no bo okej, okay, tak jak mówiliśmy, fakturę musimy wystawić w KSeF, a potem udostępnić ją w inny sposób. Tutaj gdzieś się przejawiło, wcześniej widziałem na czacie pytanie dotyczące EDI-a, to też jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia, bo zgodnie z przepisami o KSeF, ja fakturę muszę
ten dokument, dokument faktury musi być wystawiony przez KSeF. W związku z tym na dobrą sprawę mi EDI-em, jak ja sobie to układam w głowie, moglibyśmy wysłać dopiero pobrane z KSeF-u XML z dodatkowymi danymi w jakiś sposób, ale sama faktura musi być wystawiona przez KSeF, więc to jest wątek, który się gdzieś tam będzie jeszcze przejawiał i on jest dość istotny, myślę. I to jest coś, co praktyka na pewno bardzo mocno będzie się tutaj powstawała. No ale dobra, pomijając aż tak specyficzne kwestie, jakie nam się problemy pojawiają tutaj. Standardowy proces to jest, bo my mamy Centrum Usług Wspólnych i ono wie, jak ma wyglądać faktura. Bo czemu wysyłacie mi jakieś dziwne coś, gdzie są jakieś dwójki, jedynki albo dziwne oznaczenia, adnotacje, wysyłajcie fakturę jak dotychczas. Słuchajcie, ta faktura jest bez sensu, weźcie mi ją, anulujcie. Podmioty z zagranicy nie żyją w naszych realiach podatkowych. Jak do tej pory, zwłaszcza przy większych podmiotach, codzienną prozą życia są uproszczenia i różne tego typu kwestie po to, żeby się po prostu z zagranicą dogadać, tak teraz trochę nam się wiążą ręce, bo my musimy to wszystko jeszcze do nich puścić przez pośrednika, prawda? Czyli będziemy musieli ich przygotować na to, że trochę to już nie jest tak, że my możemy im pójść na ustępstwo, bo jak pójdziemy im na ustępstwo, to organ może się do nas przykleić pod tytułem: słuchajcie, tutaj jest sankcja, bo to jest oddzielny dokument, a nie faktura, albo zrobiliście błąd, prawda? Więc to jest bardzo istotna kwestia. Kwestia ignorowania KSeF-u, która mi się też pojawiła kilka razy, że a co jakbyśmy to olali po prostu. Teoretycznie świetny pomysł, poza tym, że ta druga strona prawdopodobnie i tak pokaże taką fakturę w deklaracji VAT-UE, bo ona będzie zgodna ze swoimi przepisami. W związku z tym polski organ dostanie informacji, że ktoś pokazał na przykład wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a w Polski go nie pokazał. Jest pytanie do polskiego podatnika, gdzie to jest, no to co zrobi polski podatnik? No albo będzie udawał, że nic nie miało miejsca, ale tego nie zrobi, więc pokaże fakturę, która jest wystawiona poza KSeF-em i wchodzi nam w sankcje, prawda? Więc trochę nam się tutaj powstaje taka matryca, która ma nam zablokować możliwość tego typu rzeczy. I pomijając to wszystko, jeszcze jeden bardzo istotny wątek, zwłaszcza jeżeli mamy taką sytuację, że zagraniczny podmiot, na przykład nasze Centrum Usług Wspólnych albo nasz jakiś podmiot z grupy przejmuje część procesów fakturowania, to mi się też wielokrotnie zdarzyło, no bo powiedzmy dane faktury mają wyglądać tak samo w całej Europie. No i nagle się okazuje, że tak, czy ten podmiot ma narzędzia do wystawiania KSeF w KSeF-ie, no bo w tym momencie to może być PDF, to może być Excel, w sensie Excel jako złote remedium na wszystko pomagało wystawiać faktury, nawet gdy wszystko inne zawodziło. No teraz niestety już tak nie będziemy w stanie zrobić, więc zagraniczne podmioty mogą mieć z tym problem, ale będą musiały mieć dostęp albo informacje, w jaki sposób wystawiać w polskim reżimie przy użyciu narzędzi polskich albo takich obsługujących polski KSeF faktury. Narzucanie template'ów przez grupę niestety trochę się też skończy, ponieważ template narzuca nam KSeF. No i grupa będzie musiała się pogodzić z tym, że jeżeli nie zgodzi się na zastosowanie template'u faktury do KSeF-u, w sensie danych, które mają się znaleźć na fakturze do KSeF-u, to może paść oskarżenie o to, że faktura jest wystawiona poza KSeF i wpadamy w sankcje. Kwestia oczywiście uprawnień, bo to standardowa procedura, która się zdarza bardzo często, zwłaszcza w systemach opartych na automatycznych księgowaniach, jest taka, że faktura na podstawie purchase ordera powstaje nam faktura na podstawie purchase ordera, ten proces się dzieje sam automatycznie, ewentualnie ktoś tam tylko raz na jakiś czas następnie czy to sprawdza, albo weryfikuje tylko, czy purchase ordery zostały dobrze wystawione. No i tutaj jest problem, bo często takie dokumenty się bukują od razu w tych systemach ERP-ach, prawda? A jeżeli będziemy mieli KSeF i będziemy mieli zautomatyzowany proces, no to generalnie zaksięguje nam się cała masa śmieci, które będzie trzeba potem odkręcać i których, jak już wspominałem wyżej, nie będziemy mogli anulować, tylko będziemy musieli wykorygować do zera, prawda? Więc tutaj jest duży problem i przy kilku wdrożeniach już się zdarzyło, że wątek Centrum Usług Wspólnych za granicą zajmujących się fakturowaniem to jest coś, co się po prostu pojawia i coś, co trzeba zaadresować. To jest bardzo istotne. No i kwestia różnic czasowych, która o tym też dość mocno trąbimy i to jest ryzyko, które się w zakresie KSeF-u pojawiało od samego początku, a mianowicie fakt tego, że jeżeli będzie przesunięcie między tym, kiedy faktura została, znaczy ten dane zostały do wystawienia faktury, czyli XML wysłane do KSeF-u, a wystawienie faktury gdzieś tam będzie jakiś rozjazd, to mogą być różne daty w naszym systemie księgowym i w KSeF-ie. No to tu się pojawia dodatkowy wątek, że jeżeli nasze Centrum Usług Wspólnych nie jest, powiedzmy, gdzieś w naszej szerokości, także jesteśmy w tej samej strefie czasowej, tylko gdzieś indziej, to tutaj też może się dojść do troszeczkę takiego przesunięcia, że oni na przykład narzucą datę swoją wewnętrzną u siebie, ale powiedzmy u nich jest pierwsza w nocy, a u nas jest ciągle 23, no i dochodzi do takiego przesunięcia, że potem my zaczynamy księgować po dacie w systemie księgowym,
a okazuje się, że faktura zgodnie z przepisami polskimi została wystawiona później, wcześniej i tutaj dochodzi trochę do rozjazdów. Oczywiście przy małych fakturach to jest małe piwo, ale na przełomie miesiąca przy większych fakturach to też może być ryzyko, które jest istotne, prawda? Więc takie przekazywanie za granicę tego procesu musi być bardzo rozsądnie adresowane. No i wchodzimy w kwestie, które często się przewijały przy podmiotach działających międzynarodowo. Chodzi o kwestię samofakturowania podmiotu zagranicznego, bo to jak Państwo dobrze wiedzą, w samym KSeF-ie kwestia samofakturowania, procedura samofakturowania oczywiście występuje. Natomiast problem, który pojawił się, to jest brak NIP-u podmiotu zagranicznego, który ma wystawiać faktury za pośrednictwem KSeF-u. Czyli przykładowo, jeżeli mamy gdzieś centralny albo jakiś CUF, o którym Karol wcześniej mówił, czyli Centrum Usług Wspólnych, które jest takim wewnętrznym biurem księgowym naszej grupy, naszej struktury działalności i wystawia do tej pory w naszym imieniu faktury w ramach procedury samofakturowania. W momencie, kiedy wejdzie KSeF, to tak naprawdę ten podmiot, jeżeli nie ma polskiego NIP-u, nie może w praktyce podłączyć się do chmury Ministerstwa Finansów i nie może wystawiać faktur. I temat od samego początku był adresowany i przedstawiany w Ministerstwie Finansów, że słuchajcie, no to nie jest tylko wyłącznie tak, że nieliczne podmioty korzystają z tego samofakturowania zagranicznego, więc temat jest o tyle ważny, żeby go zaadresować. Przez długi czas tak naprawdę nic się wokół tego tematu więcej nie działo, natomiast tutaj na szczycie zaczynają się pojawiać pewne, nazwijmy to, wyłomy na plus, czyli tak naprawdę tutaj Ministerstwo Finansów po pierwsze zauważyło problem, dwa, w zakresie uprawnień dostępu do KSeF-u pojawia się wyłom dający nam możliwość dostępu do KSeF-u, jeżeli podmiot dany nie ma NIP-u, czyli tak naprawdę powiedziałbym w ten sposób, że podmiot zagraniczny jest w stanie się podpiąć pod ten KSeF i wystawiać faktury w naszym imieniu. Więc kwestia taka dosyć mocno praktyczna wreszcie została zaadresowana i idzie w kierunku rozwiązania, które ma tę kwestię nam przeprowadzić, tak żeby te procesy samofakturowania w ramach grupy dalej mogły funkcjonować i żeby funkcjonowały w sposób prawidłowy. Kolejna kwestia, na którą zwracam uwagę, która często się przewija na różnego typu wdrożeniach, to są zagadnienia związane z występowaniem dużej lub większej ilości systemów związanych z prowadzoną naszą działalnością operacyjną, bo mamy szereg systemów w zależności od strumieni sprzedażowych, które mamy, które działają sobie do tej pory tak jakoś, powiedziałbym, niezależnie, ale wszystkie spotykają się w jednym ERP-ie, w wyniku finansowym, w kwotach obrotu i tak dalej. Natomiast jeżeli wejdziemy sobie w szczegóły, jak te wszystkie procesy działają i funkcjonują, to tutaj praktyka pokazuje nam, że przy różnych systemach fakturowych, jeżeli w naszym biznesie takie coś występuje, to tak naprawdę na fakturach mogą się pojawiać różne dane. I to często wynika z tego, że czy to właśnie potrzeby biznesowej, czy specyfiki danej linii biznesowej, tak naprawdę te dane w ramach tego przedsiębiorstwa nie są tożsame z fakturami, z danymi na fakturach wystawionymi dla innej linii biznesowej, mimo tego, że nadal może dotyczyć to na przykład towarówki, czyli powiedziałbym, że dalej zbliżony sposób prowadzenia działalności, rodzaj sprzedawanych towarów. Niemniej jednak zakres danych jest różny. I to jest dosyć istotne, że te zakresy danych często, o tym będę mówił zresztą też później, ale biznesowo są dla nas na tyle istotne, że musimy je adresować i też później przenosić odpowiednio do KSeF-u, tak naprawdę, żeby oprócz tych danych wymagalnych przez KSeF, przez fakturę, przez walidację, żeby przejść proces walidacji, też te elementy biznesowe odpowiednio zaadresować. Co więcej, tak naprawdę to się też przekłada na procesy fakturowe w organizacji, bo praktyka nam pokazuje, że firmy potrafią sobie dzielić w zależności od linii biznesowej i budować te procesy w delikatnie inny sposób lub nawet diametralnie inny sposób, w zależności tak naprawdę od firmy lub od sposobu funkcjonowania, co się przekłada tak naprawdę na konieczność jakby odrębnego opisu tych procesów i adresowania sposobu zbierania danych na fakturach, procesów akceptacji faktur przed sprzedażą i tak dalej, i tak dalej. Czyli się okazuje, że nam się może wydawać, że my po prostu prowadzimy sprzedaż, ale jak zajrzymy sobie w głąb, to okazuje się, że tych rodzajów, sposobów prowadzenia sprzedaży jest więcej i te wszystkie elementy na wdrożeniu trzeba sobie odpowiednio zaadresować, żeby później te faktury wystawiały się po pierwsze prawidłowo technicznie, i to jest jakby warunek podstawowy, ale po drugie, żeby adresować te wszystkie elementy biznesowe, które są potrzebne na tych fakturach, żeby tak naprawdę ten element danych, które my przekazujemy na tych fakturach, też po drugiej stronie spełniał odpowiednie wymagania, a u nas też odpowiednio pomagał nam w prowadzeniu księgowości, w prowadzeniu tak naprawdę gospodarki magazynowej i tak dalej, i tak dalej.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z fakturami, to zdarzają nam się też takie sytuacje, że o ile same faktury mogą wyglądać podobnie, czyli layout i zakres danych jest identyczny, to w zależności od tego, z jakiej linii biznesowej sprzedajemy, te rodzaje danych, źródła danych są absolutnie różne, więc też tak naprawdę trzeba wiedzieć, skąd zaciągać te dane, żeby później te elementy odpowiednio sobie na fakturze adresować, żeby ten proces był automatyczny i pozbawiony tak naprawdę elementu ludzkiego, który jest obarczony błędami. No i oczywiście też procesy manualne, automatyczne, półautomatyczne, czyli tam, gdzie tak naprawdę my przepisujemy dane ręcznie lub wpisujemy dane, mamy przykładowo jakiś purchase order, czy mamy jakieś dokumenty magazynowe, na podstawie których wystawiamy faktury, ale sam proces wystawiania faktury już niekoniecznie jest połączony z magazynem, co oznacza, że tak naprawdę my musimy stany magazynowe i fakturowe zgrywać ręcznie, więc te elementy tak naprawdę można sobie odpowiednio poautomatyzować, co też tak naprawdę ułatwi nam po pierwsze życie, po drugie tak naprawdę niweluje błędy ludzkie związane właśnie z cudzysłowie zapomniałem albo pomyliłem się i rozjazdy, sprzedaż versus stany magazynowe. Już mówię o takich, powiedziałbym, skrajnych przykładach, ale no chodzi tak naprawdę o to, żeby móc sobie te elementy jakoś odpowiednio poukładać. Kwestie fundamentalne tak naprawdę to są kwestie walidacji technicznej i merytorycznej wystawianych faktur. I o ile tak naprawdę KSeF, jak Państwo wcześniej mówiliśmy, przedstawiamy dane w formie XML-a, natomiast one nie są w żaden sposób weryfikowane merytorycznie, o tyle po stronie walidacji technicznej te elementy muszą być przeprowadzone, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o zakres danych, to faktura zostanie wystawiona pod warunkiem, że w polach tam odpowiednich będą wskazane dane liczbowe, cyfrowe, ale KSeF w żaden sposób nie sprawdzi tego, czy dane, które tam są pokazywane, są danymi prawidłowymi. To po naszej stronie jest cały ten szereg elementów związanych z weryfikacją tego wszystkiego. Czyli tutaj ważne jest, żeby nasze systemy finansowo-księgowe lub tak naprawdę, jeżeli to nie mamy, chociaż akurat rzadko się to, powiedzmy, zdarza, jeżeli nie mamy tak naprawdę różnego typu nakładek testujących prawidłowość danych, które wrzucamy do faktury, żeby pomyśleć o tego typu rozwiązaniach, bo to zdejmie z nas ciężar ewentualnych poprawek, zmian, korekty błędów związanych z wystawianiem faktury, co jest dosyć istotnym elementem, bo zwiększa nam czasochłonność i pracochłonność procesów fakturowych, czyli właśnie walidacja z jednej strony techniczna, która sprawi, że faktura będzie wystawiona prawidłowo, a z drugiej strony walidacja merytoryczna, żebyśmy tak naprawdę nie musieli wracać do tych faktur i wielokrotnie ich poprawiać, bo co też jest ważne, każda taka poprawka, zmiana będzie widoczna. O tym też będziemy Państwu mówili później, ale to jest dosyć istotny element, który może zwracać uwagę. No i tak naprawdę kwestie fundamentalne, powiedziałbym biznesowo, to jest kwestia zakresu danych, które są pokazywane na fakturach. I o ile mamy na chwilę obecną przepis, który nam określa ten minimalny zakres danych, który ma zawierać faktura, o tyle z praktyki, z punktu widzenia biznesowego, faktury są z reguły bardziej rozbudowanymi nośnikami danych, czyli one zawierają dodatkowe elementy, które są wymagane albo branżowo, albo tak naprawdę są wymagane przez naszych kontrahentów, żeby móc sobie odpowiednio te dane rozksięgowywać, czyli przykładowo jakieś zewnętrzne dodatkowe numery katalogowe towaru, który my sprzedajemy, bardzo rozbudowane załączniki, bardzo rozbudowane opisy przedmiotu transakcji, to jest na przykład charakterystyczne w automotive części, czyli z czego składają się pewne elementy zamówienia, które my wysyłamy, czy przykładowo jakieś wewnętrzne lub nawet zewnętrzne numery, przykładowo branża wydawnicza ma różnego typu numerację zewnętrzną danych czasopism, książek, tego typu pozycji, które na fakturach mogą się znajdować, bo potrzeba biznesowa jest taka, żeby te elementy zawierać. Sama faktura wystawiana przez KSeF, czyli sama schema, nie ma takiego elementu do zaadresowania, natomiast my biznesowo musimy te elementy zaadresować i gdzieś je w fakturze pokazać, czyli zobaczyć, które są potrzebne nam też biznesowo, czyli odpowiednio pomapować i odpowiednio je uwzględnić. Czy też właśnie branża farma, gdzie tam są dodatkowe elementy związane z numerami, numeracją, powiedziałbym, tak naprawdę wyrobów, które są przedmiotem sprzedaży, no szereg tak naprawdę takich elementów, które w praktyce mapowania wychodzą i o ile nie są wymagane przez samą fakturę, przez wystawienie, przez samą schemę, przez wystawienie, do wystawienia faktury, o tyle z punktu widzenia biznesowego lub szeroko pojętych regulacji danej branży są wymagane, by zawierać je na fakturach. Te elementy my musimy odpowiednio zaadresować i na sztywno w
ten plik XML gdzieś wrzucać. I to są te elementy, które my musimy przemyśleć, skąd i jakie dane mają się na tych dokumentach zawierać. Co więcej, tak naprawdę często chcemy dorzucać sobie jakiś dodatkowy element. Już pomijając klauzulę RODO, ale elementy dotyczące właśnie poszczególnych osób, typu kto zamawiał, do kogo ma to trafić, jakieś elementy dotyczące przykładowo kwoty zapłaty, wskazanie sklepu, dokładnego sklepu, który, z którego została dokonana sprzedaż, czyli nie tylko nazwę podmiotu siedziby, ale też szczegółowe dane dotyczące właśnie miejsca, gdzie dana transakcja miała miejsce, czy jakieś takie elementy typu numer zamówienia wewnętrznego w firmie, który potrzebujemy sobie połączyć przykładowo z magazynem. No, szereg tych elementów, które biznesowo są potrzebne, też musimy sobie odpowiednio przemyśleć, gdzie i jak, w jaki sposób, skąd te elementy brać i gdzie na fakturze je wrzucać, żeby tak naprawdę tutaj to wystawienie działało. Tak, i już widzę, że nas goni czas, więc pozwolę sobie nieco też tutaj przyspieszyć i powiedzieć dalej i już niedługo dostaniecie Państwo też informacje od kolegów z RNS Automatics, jak można zadziałać w 30 dni, żeby KSeF-a wprowadzić, więc spokojnie, to się zbliża. Jednak zanim do tego dojdziemy, chciałbym jeszcze tylko kilka dosłownie kwestii, które nam się podczas wdrożeń pojawiły, zaadresować, bo one są istotne i szczerze mówiąc powtarzają się standardowo. Tomek kilkukrotnie użył takiego stwierdzenia, czynnik ludzki, prawda? Czynnik ludzki jest czymś, co powoduje, że KSeF z sielanki staje się wyzwaniem, można tak powiedzieć, i to wcale nie ze względów negatywnych, że ludzie są źle działają. Czynnik ludzki powoduje, że wszystko, co my wprowadzamy sobie ręcznie i rozwiązania, które my znajdujemy systemowo, mniej lub bardziej, nie funkcjonują, prawda? Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli mamy w firmie procesy manualne, bo coś sobie wysyłamy Excelem, albo na przykład i to jest, bo mamy, albo mamy bardzo dużo dodatkowych danych, które w zależności od tego, co nam przyjdzie do głowy, sobie wpisujemy. Coś, o czym mówił trochę też Tomek przed chwilą. Albo i coś, co jest, co mi się właściwie na pracach z systemem SAP zdarzyło w sumie za każdym razem. Był przynajmniej jeden taki proces, który był takim śmietniczkiem do procesów, śmietniczkiem do nie wiadomo czego, gdzie nie można było czegoś zautomatyzować i mieliśmy faktury, w których wszystkie dane z faktury wpisywaliśmy do pola tekstowego. Więc ktoś sobie tam na przykład w Excelu to przygotowywał i wklejał tabelkę w pole tekstowe SAP-a, prawda? To jest duże wyzwanie, ponieważ te dane nie mają źródeł w systemie, co oznacza, że wystawiając fakturę, my nie możemy tylko po prostu się połączyć z SAP-em naszym i zaciągnąć sobie tych danych, my musimy albo wymyślić logikę do tego, jak te dane feedować, albo po prostu ten proces zamienić na proces jakiejś przystawki albo dodatkowego programowania, bo nie jesteśmy w stanie już teraz pisać wszystkiego w jedną linię i powiedzieć, te dane są na fakturze. Teraz musimy je wskazać w osobnych miejscach. To jest bardzo istotne. I kolejna rzecz, też z SAP-a, chyba jeszcze jednym dużym ERP-ie mi się to też zdarzyło, a mianowicie takie trochę zamienne stosowanie pól dezygnowanych do NIP-ów. To znaczy, wałkowaliśmy to już kilka razy, że w KSeF-ie NIP jest tym naszym łącznikiem, tak? Czyli jeżeli ja wpiszę NIP mojego nabywcy, czyli kontrahenta, to ten nabywca dostanie tą fakturę z automatu, będzie ją sobie mógł pobrać z KSeF-u. No tylko pytanie pojawia się teraz. Jeżeli ja wpiszę jako nabywcę w polu NIP, no to tak będzie. A co jeżeli ja wpiszę PL i jego NIP, oznaczając to jako nabywca unijny? No teoretycznie, tak z perspektywy polskich przepisów, no to nawet by się to jakąś trzymało kupy, prawda? I generalnie wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi i to będzie okej. No tylko, że w KSeF-ie pojawia się problem, bo jeżeli ja wskażę mojego kontrahenta jako podmiot unijny, to on tego faktury z automatu nie dostanie w KSeF-ie, no bo założenie jest, że unijnym trzeba, fakturę dla unijnych trzeba pobrać i dostarczyć osobno, więc w KSeF-ie nie ma jak dostarczyć. Więc mimo tego, że wpisałem to z PL, to ta faktura może po prostu przez KSeF nie przejść. A systemy często są skonfigurowane w ten sposób, że traktują te dwa pola zamiennie i nawet teraz miałem wdrożenie, podczas którego bardzo dużo faktur miało właśnie tak, że było pole NIP, EU-NIP, non-EU-NIP i te polskie NIP-y to po prostu fruwały pomiędzy tymi polami, bo to zależało przy zakładaniu klienta, kto gdzie wpisał danego NIP-a, prawda? No to teraz to jest trochę problem, bo teraz trzeba sobie to zaadresować, bo inaczej możemy mieć dziury i faktury mogą nie być dostarczane do naszych kontrahentów. No i kolejna kwestia, mianowicie zaciąganie danych dotyczących numeru KSeF. Sprawa samowyjaśniająca się, prawda? Musimy po prostu pobierać dane. Nie wystarczy, że my coś wypchniemy do KSeF-u. My musimy jeszcze mieć informację zwrotną w naszym systemie księgowym, prawda? To jest coś istotnego i nie chcemy tego wprowadzać ręcznie, bo jeżeli faktur będzie dużo, to się w tym po prostu ugotujemy, prawda? To jest takie coś, co jest dużym zaskoczeniem.
Okej, okay. Braki systemowe, to też przy dużych ERP-ach, to jest zastanawiające swoją drogą, bo duże ERP-y powinny być najbardziej mobilne pod tym kątem, żeby ludzie, i elastyczne, żeby podatnicy mogli się dostosowywać, a to na tych ERP-ach najczęściej pojawiają się takie fundamentalne rzeczy, jak na przykład brak możliwości wystawiania zaliczek, to jest coś, co mi się zdarza po prostu co rusz, co krok. I zaskakuje mnie to, ale to tak działa, że trzeba znaleźć taką, zbudować taką logikę, która pozwoli nam te zaliczki w KSeF-ie wystawiać, jeżeli to jest konieczne, albo obejścia, które korzystamy, takie uproszczenia, przerobić na takie, które są zgodne z KSeF-em. Standardowy problem w, już nie będę rzucał nazwami, ale w dużym systemie ERP-owskim, bo jak będę używał tej nazwy cały czas, to jeszcze mnie skrypt tutaj wykryje, w dużym systemie ERP-owskim, polegający na tym, że gdy wystawiam fakturę korygującą in minus, to ona mi znajduje się od swojej, jakby odnosi się do faktury pierwotnej, ale faktura in plus jest traktowana jak dodatkowy dokument. No tylko tu się pojawia problem, że jeżeli takie czynności zaczniemy robić w SAP-ie, to wyobraźmy sobie sytuację. Faktura na 100. Dajemy fakturę plus 10, dlatego że pomyliliśmy się, bo cena była za niska z jakiejkolwiek przyczyny. No to nowa faktura na 10, a potem ktoś mówi, kurczę, przecież ta transakcja nie wystąpiła, przecież taka bzdura, my nie podnosimy cen klientom. Zeruj to. Minus 110. I co widzi KSeF? Faktura na 10 skorygowana o minus 110, prawda? Czyli wchodzimy w takie proste pytanie pod tytułem, dlaczego podatniku sobie wymyśliłeś dodatkowy podatek, który my ci mamy oddawać znikąd, dodatkową nadpłatę. I to jest coś, co się pojawia. Proformy puszczane w nurt fakturowy. Proforma nie jest dokumentem w rozumieniu ustawy, nie jest fakturą w rozumieniu ustawy o VAT, w związku z czym faktura przez KSeF nie przechodzi. Tu musimy uważać, żeby nam proformy z automatu nie ładowały się do KSeF-u, bo zdarzały się sytuacje, gdzie to po prostu był zdublowany proces i przez to dwa razy więcej faktur było wystawiane na danego klienta. Klient oczywiście zapłacił raz, ale my zgodnie z przepisami powinniśmy to dwa razy opodatkować. I duplikaty wystawione jako nowa faktura, że klient poprosił nas o duplikat, to w systemie to jest jako nowa faktura, tylko my jej nigdzie nie wysyłamy i wiemy, że to była wystawiona później, więc jak jest ten sam numer, to wszystko jest w porządku. No to u KSeF-ie, jeżeli tego nie poprawimy w naszym systemie do kontaktu i sobie nie zaadresujemy tego tematu, to nie będzie w porządku, bo po prostu znowu wystawiamy dwie faktury i musimy sobie to opodatkować. Kwestia akceptacji. Tutaj wymyśliłem taki bardzo twórczy przykład, który pokazuje, co mam na myśli, a mianowicie, jeżeli wystawiamy fakturę w KSeF-ie, to organy ją widzą na bieżąco. Nie możemy już sobie faktury anulować, czyli organ na bieżąco zobaczy nasz ciąg myślenia, który mógł nas doprowadzić do ostatecznej faktury. Co oznacza, że jeżeli jestem w restauracji, przykład taki trochę z życia bardziej niż biznesowy, ale myślę, że odzwierciedlający, o co chodzi. Pójdę do restauracji i zamówię 5 razy piwo, 3 razy wódka, żurek, śledź i mi wystawią na to fakturę. Po czym ja zobaczę tą fakturę i puknę się w głowę temu sprzedawcy, mówię, no gdzie ja, co ja z tym zrobię? Zmienić. No to on mi to usunie, ze mnie wyrzuci, wystawi na usługę gastronomiczną na 135,54. No ja powiem, wiesz co, ale w sumie mi się z nami, weź mi wyślij, abstrahując od tego, że jest to nielegalne, weź mi to wystaw na jakąś inną usługę, o animację dla gości, coś takiego, to ja sobie to odliczę, bo to będzie na jakieś tam zespołowe rzeczy. Super. Przed KSeF-em ja dostałem tylko fakturę na usługę animacji dla gości, dałem ją do organów JPK-u, pokazałem ją organom na życzenie, pomijając już poprawność takiego machlojstwa powiedzmy, ale powiedzmy, że miałem tylko tą ostatnią fakturę i sobie działałem. A co widzi organ w KSeF-ie? Wystawił fakturę na wódę i piwo, skasował. Minutę później z tym samym numerem wystawił na gastronomiczną, skasował, a w końcu stwierdził, że to będzie usługa animacji na gości na tą samą dziwną, nietypową kwotę. No jak byk widać, że tutaj jest coś nie w porządku, więc jeżeli w zautomatyzowany sposób byśmy tego typu rozsądny filtr ustawili, to jesteśmy w stanie takich pomysłowych łapać. Trzeba uważać. Tutaj to dotyczy, oczywiście przykład jest taki barwny, kolorowy, ale to dotyczy generalnie wielu innych kwestii i warto też zaplanować procedurę akceptacji faktur tak, żeby przed wysłaniem faktury do KSeF-u ona była zaakceptowana. I myślę, że jeszcze, dobra, z szybkich rzeczy. Warunki dostawy to jest standardowa rzecz, która też się pojawia w SAP-ie. Często pokazujemy warunki dostawy na fakturze, tak? Incoterms'y. Pokazujemy DAP, czyli towar przechodzi, własność towaru przechodzi w momencie, gdy dostawa się zakończy. No ale jeżeli ja wysyłam fakturę, powiedzmy, wysyłam fakturę i mam i widzę po prostu, że na przykład faktura jest wystawiona jeszcze ze znacznikiem daty o godzinie 23:50, że została wystawiona i że mamy procedurę, w której wpisujemy, że towar wyjeżdża i faktura jest wystawiana w momencie wyjechania towaru i wskazujemy, że DAP jest datą dostawy, a data dostawy jest równa dacie faktury, może dojść do sytuacji, gdy organ może się domyślić, że generalnie tutaj jest jakieś uproszczenie, a nie analizujemy prawdziwą datę dostawy i powinniśmy albo ją zmienić, bo ta data jest nieprawidłowa, wskazana na fakturze, albo w ogóle jej nie wskazywać, bo w niektórych przypadkach takiego obowiązku nie mamy, więc trzeba po prostu na to uważać. Przeskakuję szybciej, bo jestem świadom też, jak stoimy z czasem. Kwestia dostępu do KSeF, coś, o czym Tomek już też wcześniej mówił, ale myślę, że warto o tym wspomnieć, a mianowicie jedna rzecz.
Mamy dwie główne grupy dostępów, pierwotne i wtórne oraz dostępy osobiste i podmiotowe. Podmiotowe, czyli mamy te pieczęcie z NIP-em, które dotyczą podmiotu, firmy, spółki. Osobiste, czyli takie, które dotyczą osoby, typu firma daje Karolowi Sitkowi dostęp do wystawiania faktur i odbierania faktur i tak dalej. Sugerowane rozwiązanie to jest dostępy podmiotowe, ponieważ jeżeli Karol Sitek postanowiłby zmienić swoją firmę i z niej odejść albo zrobić cokolwiek innego, to Karol Sitek zostaje wtedy z dostępem do moich procesów fakturowych, a tego mogę nie chcieć. Jeżeli chodzi o pierwotne i wtórne, ustawiamy pierwszy dostęp, a na jego podstawie robimy kolejne. Pytanie, jak ta kwestia cedowania, o której mówiłem wcześniej, wpłynie na tą choinkę dostępów, czyli że jeżeli ja dam pierwotny dostęp, a potem wszystkie poniżej i ten pierwotny zniknie, to co się z tym stanie? Wydaje mi się, że to może być taki trochę ukłon od ministerstwa mówiący, że niekoniecznie te dostępy znikną. Niemniej jednak znacznie bezpieczniejszym jest wystawianie z podmiotowego dostępu zrobienie wszystkich wtórnych, czyli pieczęć z NIP-em jako pierwotny, a potem wtórne tokeny, bo wtedy raczej firma nam nie zniknie i to jest po prostu bezpieczniejsze. Tak. No i pamiętajmy, że dostępy w KSeF, tak jak Tomek mówił, się dzielą na to, że mamy tam odbieranie faktur, oglądanie i wystawianie faktur, dostęp do samofakturowania, nadawanie uprawnień, bardzo ogólne są te dostępy, a nasze oprogramowanie IT może bardzo, bardzo mocno zawęzić ten dostęp. I to jest bardzo dobre rozwiązanie i powinniśmy się trzymać tego, żeby raczej iść w stronę tego, żeby nasze oprogramowanie dysponowało dostępami z punktu widzenia, jakby dostawało dostęp podmiotowy i samo dysponowało, kto ma do czego dostęp, bo w ten sposób mamy większą kontrolę na tym, jak wygląda proces fakturowania w firmie. Okej, okay. Idąc dalej, kwestie związane z przechowywaniem danych, bo proszę pamiętać, że założeniem Ministerstwa Finansów jest takie, że KSeF to jest de facto baza danych wszystkich faktur zakupowych, sprzedażowych, wystawionych i odebranych w ramach tego rozwiązania. Założenie szczytne, fajny pomysł, natomiast tylko zwracamy Państwa uwagę, że po pierwsze okres przechowywania faktur to jest 10 lat, co tak naprawdę nie zawsze to jest okres, który my potrzebujemy, bo są przypadki, znane są przypadki, kiedy te faktury musimy u siebie w organizacji przechowywać dłużej niż 10 lat, przykładowo właśnie różnego typu projekty unijne, czy mogą być to kwestie związane z amortyzacją nieruchomości, czyli tak naprawdę te elementy trzeba sobie odpowiednio zaadresować. Dwa, tak naprawdę numer KSeF ID, który dosyć często jest istotnym jednak elementem, którym będziemy się posługiwali, czy ten nowy numer faktury wystawiony przez KSeF, to jest tak naprawdę kolejny element, który my też powinniśmy sobie przechowywać u siebie w naszych systemach finansowo-księgowych, bo tak naprawdę on będzie kluczowy przy wszelkiego typu procesach, czy to płatnościowych związanych z fakturami za KSeF, czy kontakty z organami podatkowymi, gdzie tak naprawdę te elementy będą dla nas nam jak najbardziej potrzebne, czy też nawet na JPK, o którym mówiliśmy, który ma być zaktualizowany, więc samo tak naprawdę outsourcing fakturowania i przechowywanie tych danych fajnie, ale warto rozważyć tak naprawdę posiadanie i przechowywanie tych danych u siebie na swoich serwerach, na swoich systemach finansowo-księgowych, bo te dane będą nam po prostu później potrzebne. Kolejna kwestia w praktyce, która często się przewija, kwestia jak wysyłać faktury, bo faktury możemy wysyłać w trybie sesyjnym, gdzie wysyłamy pojedynczo, a możemy też tak naprawdę wysyłać to w formie paczek. Czym to się różni? Wysyłać możemy je pojedynczo, czyli serią faktur jedna za drugą, gdzie tak naprawdę każda faktura po pierwsze jest zweryfikowana technicznie odrębnie, po drugie tak naprawdę każdej z tych faktur jest nadana oddzielna data wystawienia tej faktury, co w praktyce ma swoje pewne plusy i minusy, o tym może za chwilę. Drugim rozwiązaniem jest wrzucenie w jedną dużą paczkę szeregu faktur, które my później wysyłamy do KSeF-u i o ile numery KSeF ID oczywiście dla każdej faktury będą odrębne, o tyle w przypadku wysłania faktur w paczce data wysłania tych faktur, data walidacji będzie tożsama, czyli tak naprawdę mamy tutaj pewność, że na jedną datę, na jedną godzinę te faktury zostaną wysłane. Tylko niestety ma to pewne swoje wady też, bo z jednej strony wysłanie paczką, no to jest fajne rozwiązanie, bo wysyłamy cały set faktur w jednym rzucie, zapominamy, mamy z głowy, natomiast problemy pojawiają się w sytuacji, gdy któraś z faktur ma jakieś błędy techniczne, czyli walidacje techniczne nie przychodzi, bo zwracam Państwa uwagę, że w takim wypadku cała paczka, która zawiera ileś tam set faktur lub więcej,
zostanie odrzucona, więc w naszym przypadku będzie to o tyle problematyczne, że odrzucenie całej paczki spowoduje, że my musimy tak naprawdę znaleźć, które faktury były nieprawidłowe, czy która faktura z tej całej paczki była nieprawidłowa, żeby móc ją skorygować i jeszcze raz wysłać, a niestety KSeF nam nie odpowie na to pytanie. I to jest dosyć istotny element w praktyce, jak to wszystko tak naprawdę możemy przygotować, żeby to sobie dalej funkcjonowało w sposób prawidłowy. I teraz tak naprawdę w tym zakresie zbliżamy się do końca naszej części z podatkowo-prawnej, którą omawialiśmy z Karolem. Oczywiście też, jeżeli są Państwo przed wdrażaniem KSeF-u lub są w trakcie wdrażania KSeF-u, my z racji naszych doświadczeń, którymi staraliśmy się tutaj podzielić, co prawda nie wszystko, no bo czasu brakuje, a temat KSeF-u to temat rzeka. Natomiast no, jeżeli były u Państwa strony kwestie związane z wdrożeniem KSeF-u, to my oczywiście zapraszamy do współpracy, bo też od tej strony podatkowo-prawnej, jak również z partnerami technologicznymi jesteśmy w stanie z Państwa wspierać w dosyć kompleksowy sposób, gdzie tak naprawdę łączymy te obszary z jednej strony podatkowo-prawne, z drugiej strony kwestie związane z technologią, bo tak naprawdę KSeF to jest połączenie tych dwóch światów, które bez siebie no jednak nie mogą działać, funkcjonować. I w zakresie tej obsługi podatkowo-prawnej jak najbardziej jesteśmy w stanie Państwa wspierać na wdrożeniach, ramię w ramię z naszymi partnerami technologicznymi, którzy zapewniają tutaj ten element IT związany z uruchomieniem KSeF-u. No mamy kilkanaście minut, więc spróbujemy do tej części naszej udzielić odpowiedzi, bo akurat do tej części technologicznej to widziałem, że na bieżąco te odpowiedzi na czacie się pojawiały, więc będę może po kolei wrzucał tak naprawdę te pytania i będziemy sobie w stanie je w odpowiedni sposób zaadresować. Jeżeli chodzi o wysyłanie faktur do klientów zagranicznych, to wygląda to w ten sposób, że są one dane przesyłane do KSeF-u. KSeF wystawia przez nas w naszym imieniu fakturę, ale nie może jej wysłać, czyli tak naprawdę my musimy pobrać tę fakturę do siebie, na nasz w cudzysłowie dysk, na nasz komputer, do naszego systemu finansowo-księgowego. Tam musi być też nadana na takiej fakturze, na takim PDF-ie, na takim dokumencie musi być naklejony w cudzysłowie QR kod i taki QR kod wysyłamy czy to mailowo, czy w jakikolwiek inny sposób uzgadniony z kontrahentem, więc to jest tak, że jest faktura wystawiana przez KSeF, ale sposób dostarczenia jej do kontrahenta zagranicznego jest po prostu inny niż taki dla klientów polskich, bo w przypadku klientów polskich KSeF za nas dostarczy taką fakturę, a w przypadku klienta zagranicznego to my musimy na samym końcu tę fakturę klientowi dostarczyć. Przechodzę dalej. Tak, tu chyba następne jest to pytanie, czy wystawienie faktury KSeF przez B2C jest zabronione. To myślę, że możemy powiedzieć tak. Przepis mówi nam, że faktur B2C nie wystawiamy przez KSeF, prawda? Czyli idąc za brzmieniem przepisu, można byłoby zrozumieć, że tak, jest zabronione, przy czym nie penalizuje też tego wprost. W związku z czym na rynku pojawia się taka praktyka mówiąca trochę o tym, że a może by jednak wystawiać przez KSeF i się tym nie przejmować, przy czym to jest jakby wprost sprzeczne z przepisem. I to taka mała dygresja, że cały czas pojawiają się teraz rozporządzenia dodatkowe w kwestiach KSeF-owskich. Właśnie nam wpadło w ręce, nawet w trakcie tego, jak sobie tutaj rozmawialiśmy, kolejny projekt, który ministerstwo w tym tygodniu przedstawiło, dotyczący i też adresujący część rzeczy, o których mówiliśmy, czyli tam kwestia samofakturowania przez podmioty zagraniczne i usług finansowych, gdzie się pojawia wprost wyłączenie dla tych rodzajów, czyli usługi finansowe zgodnie z tym projektem oczywiście, jak się tak po wstępnym zapoznaniu i to samofakturowanie zagraniczne wypadają nam z KSeF-u, więc można by się spodziewać, że w kwestii penalizacji albo liberalizacji wystawiania faktur B2C przez KSeF coś jeszcze może się pojawi, prawda? Bo to jest taki temat dość gorący i który nie został wprost jakby... Nie został wyczerpany do końca w taki sposób, żeby można śmiało powiedzieć nie wolno, bo będzie... po łapkach albo można śmiało. Okej, kolejna kwestia to oddziały i klasyfikowanie, przypisywanie faktur zakupowych, sprzedażowych do oddziałów. Tutaj przepisy, znowu rozporządzenia, dają nam taką możliwość, gdzie jesteśmy w stanie wygenerować dla oddziałów NIP-y wewnętrzne, za pośrednictwem których faktury sprzedażowe i zakupowe będą alokowane tylko i wyłącznie do tych oddziałów. Czyli jeżeli mamy dużego podatnika, który działa za pośrednictwem swoich oddziałów, to na danych, na fakturach, czy to zakupowych, czy sprzedażowych, możemy wygenerować NIP-y wewnętrzne i jeżeli te NIP-y się będą znajdowały, to dany oddział, który na fakturze będzie miał tę
swój NIP wewnętrzny dostanie tę fakturę, inne oddziały tego nie będą widziały. Czyli tak naprawdę jest w dużym skrócie uproszczeniu metoda na to, wynikająca z przepisów rozporządzenia, natomiast trzeba takie drzewko dostępowe odpowiednio sobie pokonfigurować i ustawić. Tutaj pan Chris ma, pojawiają się pytania dotyczące EDI-a i w jaki sposób sobie działać pod kątem KSeF-u z EDI-em. A to szczerze mówiąc, brak mi jest trochę takiej odpowiedzi wprost, którą mógłbym zaserwować i która byłaby remedium i panaceum na wszystkie pytania, bo trochę to wygląda w ten sposób, że przepisy o KSeF powodują, że poza EDI-em musimy gdzieś tam ten KSeF wpleść, prawda? Czyli jeżeli wysyłamy do zagranicznego takiego podmiotu, to teoretycznie w tym momencie ja nie widzę za bardzo możliwości, jak w takim XML-u EDI-owskim dokleić tam oznaczenie graficzne na fakturze, prawda? Więc tutaj się tam taka trochę dziura pojawia, ale to jest jeden z wątków, który był zgłaszany do ministerstwa i w związku z tym, że teraz te rozporządzenia się zaczynają pojawiać, ja spodziewałbym się, że to też zostanie zaadresowane, bo to też jest duża działka, która się pojawia na rynku i to jest coś, co jest no, potrzebne. Doregulowanie w tej kwestii jest absolutnie potrzebne. Kolejna kwestia ZAF FA i kto tak naprawdę powinien na tym się znajdować. To po pierwsze ZAF FA, czyli dostęp do KSeF-u, udostępnienie powinno być wygenerowane, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji spółki, natomiast komu my damy tak naprawdę do dostępy, to jest bardziej kwestia przemyślenia tego w organizacji, no bo proszę pamiętać, że ZAF FA to jest klucz, który otwiera dostęp za pośrednictwem między innymi też bramki Ministerstwa Finansów, osoby, która może się tam zalogować, może oczywiście wygenerować nam tokeny, czyli przykładowo zespół IT, który będzie później te tokeny wplatał w nasze oprogramowanie, jak najbardziej ok, ale też dostęp do odbierania, wystawiania faktur i tak dalej. To pytanie niestety bardziej zależy od tego, jak my chcemy sobie to poukładać w organizacji, jak chcemy podejść do kwestii bezpieczeństwa i zakresu osób uprawnionych w tym zakresie. Natomiast nasze podejście jest generalnie takie, że czy to ZAF FA, czy pieczęć ZIP-er, to jest tylko i wyłącznie dostęp dla jednej osoby, która ma wygenerować tokeny. Oczywiście są pewne tutaj wyjątki w tym zakresie, jeżeli mówimy na przykład o fakturowaniu hybrydowym, gdzie w tym momencie też inne osoby powinny mieć zakres dostępu szerszy do KSeF-u, no, natomiast no, ten zakres jest tak naprawdę dobierany pod daną organizację. Tutaj no nie ma jakby idealnego rozwiązania, bo równie dobrze ten pieczęć, ten numer tokena, tak naprawdę to my możemy sobie jako, nie wiem, członek zarządu, czy CFO, czy główny księgowy, główna księgowa wygenerować i przekazać programiście, informatykowi, zespołowi IT, który dalej będzie z tym tematem działał. Więc no niestety, ale tutaj odpowiedź na to pytanie jest taka, że to zależy. Tak, następny, kurczę, bym się przesunął ten. Mamy panią tutaj Bea. Jesteśmy, pani Beata. Pani Bożena, dobrze. Która data będzie uznawana za datę dokumentu? No to tutaj, jeżeli chodzi o daty dokumentu, to mamy taką sytuację, że jeżeli mamy ten nurt normalny, czyli taki ksefowany, no to tutaj mamy, KSeF nam nadaje datę wystawienia dokumentu z perspektywy podatkowej. Ale tutaj rozumiem, że wątpliwość dotyczy trybu offline, czyli tego momentu, kiedy my trochę nie możemy z powodu, czy to z powodu tego, że KSeF dał ciała, czy to my daliśmy ciała i nie możemy z KSeF-u skorzystać. To tutaj sytuacja jest taka jakby furtka, wymyślona przez ustawodawcę, że w tym momencie działania w trybie offline, mimo tego, że my po ustaniu tych przyczyn, które powodują, że nie możemy normalnie z KSeF-u korzystać, musimy dograć te faktury do KSeF-u, to jednak my stosujemy tą datę wskazaną przez nas. To jest w polu, tylko nie pamiętam, czy to jest P1 czy P7, czyli to taka wewnętrzna nasza data, którą korzystaliśmy do tej pory. Czyli tutaj datą przesłania co do zasady jest data KSeF, chyba że jesteśmy w trybie offline, to wtedy ta nasza data wewnętrzna, nawet pomimo tego, że ta faktura do samego KSeF-u może trafić odrobinę później. Kolejne pytanie. BFK i JPK. Jedna kwestia do doprecyzowania tutaj, bo faktura wystawiona do podmiotu zagranicznego będzie wystawiona za pośrednictwem KSeF-u, czyli w sytuacji, gdy nie jesteśmy w trybie awaryjnym lub trybie offline, to tak naprawdę my nie wystawiamy faktur po staremu, my ją wystawiamy za pośrednictwem KSeF-u, ale sposób dostarczenia jest jakby po staremu, czyli ona jest wygenerowana, tam po wygenerowaniu musi być naklejony QR kod, o którym zresztą Karol też wspominał przed chwilą, i z tym QR kodem my dostarczamy taką fakturę naszemu kontrahentowi, więc tutaj nie będzie tego oznaczenia BFK, no bo to nie jest wystawienie po staremu tej faktury dla podmiotu zagranicznego, jeżeli KSeF działa.
Czy podmiot zagraniczny musi tego samofakturowania dokonać w KSeF? No to tak jak wspomniałem dosłownie parę minut temu, jest nowe rozporządzenie, które nam trochę odpowiada na to pytanie, czy projekt nowego rozporządzenia oczywiście, bo pamiętajmy, że te wszystkie, gdy nawet teraz tak trochę skrótem myślowym my mówimy o rozporządzeniach, to mówimy o projektach w ciągu dalszym, bo one cały czas się jeszcze kształtują i są na etapie konsultacji publicznych, ale jest już ten projekt, który mówi, że nie, to znaczy, że jeżeli mamy samofakturowanie dokonywane przez podmiot zagraniczny, to taki podmiot zagraniczny nie będzie musiał tego samofakturowania dokonywać przez KSeF. To jest furtka, wyjście, prawda, w tej sytuacji. Dalej kwestia Polak do KSeF, do umieszczenia KSeF ID. To jest, Pani Beato, tak naprawdę kwestia już bardziej na wdrożeniach, już w tym zakresie współpracując z partnerem technologicznym, tak naprawdę te elementy są odpowiednio adresowane, to tak powiem, bo jeżeli chodzi o samego SAP-a, to oczywiście tutaj SAP cały czas pracuje nad rozwiązaniami e-invoicingowymi i tak dalej, natomiast jak pokazuje nam praktyka, tamte elementy wdrożeniowców lokalnych polskich też jak najbardziej wchodzą w grę i trzeba to odpowiednio adresować i te elementy są tak naprawdę dobierane już bezpośrednio na wdrożeniach. Czy znany jest schemat tytułu przelewu za zbiorcze płatności splitowe? Powiem tak, to jest też pytanie bardziej, tak naprawdę to jest pytanie bardziej w stronę banków, które będą musiały zapewnić system do tego, żeby takie tą technologiczną stronę tego zorganizować. Z tego, co mi wiadomo na ten moment, w ciągu dalszym brakuje tych specyfikacji technicznych. To znaczy zarówno tych bardzo precyzyjnych specyfikacji dotyczących, jak taki QR kod ma się z tym API łączyć, jak on ma się naklejać, takich rzeczy jak właśnie technikalia wskazywania tych przelewów, one ciągle są w dewelopmencie, to znaczy cały czas banki nad tym pracują, więc tutaj trzeba po prostu mieć oczy już szeroko otwarte i bo to się dopiero pojawi. Mamy kwestię, co mamy przechowywać ponad te 10 lat. Tak naprawdę proszę pamiętać, że faktura ustrukturyzowana to są dane, to jest plik z danymi, gdzie tak naprawdę mamy te wszystkie elementy, kto, co, komu sprzedał i tak dalej, plus tak naprawdę ten numer KSeF ID, który jest numerem faktury, to są te najistotniejsze elementy, które my musimy sobie przechowywać, bo numer KSeF ID to będzie numer, nowy numer faktury, którym się posługujemy już w obrocie gospodarczym, więc tak naprawdę te elementy, te dane tak naprawdę w swoim systemie finansowo-księgowym, w swojej bazie danych powinniśmy przechowywać. Okej, okay. I ostatnie, kolejne tutaj widzę, że jest faktur wystawianych dla marketów. To szczerze mówiąc trochę, okej, okay. Jeszcze żeby je stawić. Co z fakturami wystawianymi dla marketów i wprowadzanymi do ich systemów, Comarch EDI? Przyznam szczerze, że tak trochę nie do końca rozumiem, co mamy na myśli, w sensie, czy my będziemy musieli, rozumiem, że chodzi o to, że czy my faktury, które wystawimy przez markety, będziemy musieli wpisywać do tych systemów marketowych po to, żeby one się potem synchronizowały z naszym głównym, jakby powiedzmy, systemem, no to powiem tak, z perspektywy podmiotów mających dużo marketów, sklepów i ogólnie takiego retailu, no to jest tak, że w większości przypadków to główna spółka tak jakby wystawia nam faktury wtedy, prawda? Bo to główna spółka jest jakby tym podmiotem głównym gospodarczym. No i w takich przypadkach to jest jedna rura, prawda? To znaczy jedna rura, mam na myśli, jeden podmiot wystawia, jeden podmiot odbiera, no i my musimy sobie sami zaadresować trochę to, w jaki sposób to będzie działać. Tu już kwestia pytania, w jaki sposób do tego trochę podejdzie podmiot zajmujący się tym oprogramowaniem, prawda? To bardziej w ten sposób bym do tego podszedł. Okej, okay, dobra, to chyba przeszliśmy przez wszystkie pytania, które od Państwa się pojawiały na czacie. Ja ze swojej strony... Ostatnie, a jeszcze od Pani Barbary, trzy ostatnie kwestie, bardziej też do Was chyba niż kwestie techniczne. Czy w systemie będzie możliwość wyświetlę. Czy w systemie chcieliśmy razem oznaczenia faktury w systemie, w sensie mówimy o schemie ksefowskiej, czy w systemie finansowo-księgowym, no bo system finansowo-księgowy my tak naprawdę możemy dostosowywać sobie w różny sposób, tak naprawdę ograniczają nas budżet i wyobraźnię, no bo informatycy są w stanie zrobić prawie wszystko, więc to są te elementy tak naprawdę bardziej do zaadresowania po naszej stronie.
samo nie kojarzy, Karol, czy kojarzysz jakieś takie pola dotyczące współfinansowania ze środków UE, żeby było odrębna pozycja, nie kojarzy na schemie czegoś takiego. Nie, znaczy właśnie. Myślę, że odpowiedź taka najsensowniejsza tutaj brzmi tak, że jeżeli wystawiający fakturę wskaże tam jakieś dodatkowe oznaczenie w treści tej faktury, w dodatkowy opis albo w jakiejś innej pozycji, albo w stopce, albo gdzieś indziej, to tak, taka pozycja będzie tam zakodowana na stałe i już, ale to nie jest tak, że będzie jakiś dodatkowy, przynajmniej ja nie jestem świadom, dodatkowych dezygnowanych, powiedzmy, funkcjonalności do oznaczania takich rzeczy. To jest po prostu funkcja, na fakturze mogę to wpisać i to tam będzie, ale jeżeli ktoś tego nie wpisze, to po prostu tego nie będzie i tyle. Myślę, że to jest takie najszersza odpowiedź w tym momencie. Tutaj chyba pani Barbara miała na myśli te oznaczenia graficzne na szablonach faktur, chociażby papierowych czy elektronicznych, czy tak jak logo, tak jak informacje o tym, że było współfinansowanie ze środków unijnych. Tylko teraz tak, jeżeli chodzi o plik XML, to jest plik z danymi, tam nie ma żadnych możliwości wrzucania logówek, danych takich ponadstandardowych. Na wizualizacji faktury to jest jakby zupełnie odrębny temat do jakby dyskusji, co można, czego nie można pokazywać na wizualizacjach, to jest zupełnie jakby inna bajka. Natomiast jeżeli mówimy o fakturze jako takiej, czyli pliku XML, który jest wysyłany do KSeF-u i KSeF wystawia w naszym imieniu taką fakturę, to tam nie ma miejsca na takie dodatkowe elementy typu logo, typu dodatkowe rzeczy, oprócz tego, co Karol wspomniał, opisy, które my możemy wrzucać sobie do faktury. Czyli jeżeli wiemy, że czy mamy świadomość, że dany zapis lub opis jest potrzebny na fakturze, to oczywiście są pewne możliwości, żeby te dane czy to na stałe, czy w stosunku do konkretnych faktur umieszczać, tylko to jest kwestia jakby zaplanowania na wdrożeniu, że takie elementy muszą się na fakturach pokazywać, bo one nie są standardem, to nie jest z defaulta tak naprawdę coś do wypełnienia, a bardziej kwestia zaadresowania, żeby to się pojawiało później na fakturach wystawionych jako taka dodatkowa informacja. Okej, mam nadzieję, że zaadresowaliśmy pytanie. Także szanowni państwo, no wyrobiliśmy się, powiedziałbym, idealnie, bo jesteśmy 2 minuty przed godziną 12, 2 godziny zeszły dosyć szybko, dosyć sprawnie, związane to było z tymi nowymi tematami ksefowskimi, które, tak jak państwo widzą, żyje temat cały czas i podejrzewam, że następne miesiące przyniosą nam kolejne elementy związane z wdrożeniami ksefowskimi. Ja ze swojej strony państwu bardzo dziękuję za udział, za to, że znaleźli czas państwo na spotkanie z nami. Oczywiście, jeżeli po państwa stronie będą jakieś pytania lub kwestie, które chcieliby państwo zaadresować, czy to dotyczące poszczególnych zagadnień ksefowskich, czy też nawet kwestii związanej ze współpracą w zakresie wdrożenia, do czego oczywiście zachęcamy, to zapraszamy do kontaktu. Tak jak też pokazaliśmy, od strony tej podatkowo-prawnej i od strony technologicznej z naszymi partnerami technologicznymi jesteśmy w stanie państwa wspierać dosyć kompleksowo, no tak, żeby ten KSeF nie był taki straszny, żeby po prostu ten okres transformacji przejść dosyć bezproblemowo, a żeby tak naprawdę później procesy fakturowe działały w sposób prawidłowy. Także ja bardzo państwu dziękuję i zapraszamy na nasze kolejne wydarzenia związane czy to z KSeF-em, czy też innymi kwestiami podatkowymi, które co jakiś czas dla państwa organizujemy i dziękujemy bardzo. My również dziękujemy państwu i dziękujemy Tomku i Karolu za zaproszenie. Dzięki, pozdrawiam i do usłyszenia. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się. Do widzenia i do usłyszenia.